Łapię go, żeby go tak, wiesz, poszarpać. Co tam się dzieje? Pierdolą zdrajco. Dobra, puśćcie mnie. Puśćcie mnie, a powiem wam, co wiem. Ale chcę mieć gwarancję. Nie, żadnej gwarancji nie będziesz miał. Uratowaliśmy cię w Marienburgu, ty pierdolony zdrajco. Zaczynam mu zadawać ból. Wkładam mu palec w którymś z jego ran. Zrywam jego płaszcz. Chcę go zastraszyć. No dobra, zastraszaj. Zaznacz go i... Lubimy. A tortury masz? Nie, ale mam zastraszenie. Grytek. Grytek. Widziałem, że skoro ta ogłada mi nie idzie, to będę jednak zastraszał. No tak. No to czy nie jeszcze? Opanowanie. No dobra, minimalnie, ale ci się udało. Czemu ja nie widzę jego rzutu? Ja nie mam pojęcia, czemu się nie pojawił. Musimy go szukiwać. Aha, czekaj, bo ujawni wszystkim. Nie wiem, dlaczego się nie pojawił rzut. Zaraz jeszcze raz sprawdzę. Ja bym sobie przywłaszczył jego płaszczyk. Dobra, z jakiegoś powodu ukryty rzut się tam pojawił. Że w ustawieniach coś... Nieważne. To jest początek planu. Nie macie dużo czasu. Co dalej się wydarzy? Się tak rozgląda trochę. Powiem ja wam, co wiem. Pokazuję na Lindenena. Weź rannych i ulecz. Nie mamy czasu. Czyli mówisz o asfalcie, o Kordianie, tak? No praktycznie. I Dieter tylko... Bruno. Tak, i Dietera jeszcze. I Bruno. No, jest nas tutaj troszeczkę rannych. Musimy iść na miejsce, gdzie jest ziemia. Tu jest, widzę. Ja próbuję ten... Podnoszę Bruna i ten, i biorę go tam. A nie, czekaj, bo niektórzy z was faktycznie mają tam krytyki, nie? Znaczy ja może spróbuję doprowadzić sobie chapeczki dotykiem ryi do stanu używalności. No ale po co, jak on rzuci jeden czali? Może się uda. No, tylko że znowu mamy ryzyko ten. Ale tak, będę starał się splatać krew ziemi. Dobra, możesz sobie tam zaznaczyć to splatanie do skutku. Przecież nie ma starcia. Później już nie będziemy tego aplikować, po prostu wam uleczy to, jak wyjdzie zaklęcie. Zostaliście we dwóch. Ja zdejmuję, czy mogę zdjąć te skórznie z siebie, żeby mi było łatwiej? Możesz albo po prostu sobie ją odklikać w wyposażeniu. Mhm. Albo po prostu usunąć ten modyfikator. Dobra. Więc okej, rozebrałem się. On powinien zapamiętać przy kolejnych rzutach te ustawienia. Czyli po prostu dać mu plus 20, nie plus... Aha, bo on ma minus 3 do SL. Tak. Nie, to będę obserwował. To ja sobie będę to pojedynczo będę obserwował i dodam mu te 3 SL po prostu. A możesz SL też sobie wpisać. Tak, możesz. Nie masz... Tylko test jest na 0, tak? Na wymagający. Na 0, no. Tak. Latanie. Dobra. Nie znam wszystkich jego planów, ale wiem, że mało czasu. Wiesz. Tobie też. Jak mogłeś nas zdradzić po tym, jak uratowaliśmy cię z Marienburga? Dalej mnie nie uratowaliście. Od początku z nim pracowałem. Wyprowadziliśmy cię. To była część przykrywki. Co się będzie działo? Gdzie uderzy? Świątynia czy teatr? Słuchaj, jaki? Nie wiem. Mam łódź. Na łodzi mam. Sporo łupów miały być do podziału z moimi ludźmi, ale ich wszystkich prawie wybiliście. Oddam wam to, tylko mnie puśćcie. Nie ma już dużo czasu.
Mów, co się dzieje. Co się stanie dalej? Zmęczenie zeszło, fajnie. Kiedy tam Lindenen was próbuje leczyć, rzuca to zaklęcie, dzieją się dwie rzeczy. Lindenen, wyczuwasz jakieś zawirowania magiczne. Mhm. A Oswald słyszy Biankę wykłócającą się z kimś. Czyli jeżeli słyszę, to znaczy, że jest blisko, to idę w kierunku tego głosu. A ja czuję ten i przyglądam się tym zawirowaniom. Patrzę też przy okazji na tego grosza tam. Rzuć sobie na intuicję. Na intuicję, na wykrywanie magii. Na plus 10. Czyli wymagający modyfikator 10. Dobra. Ale mam dobre rzuty, cholera. Nie wyłączaj mi tego skryptu. miałem ten wybrany jeszcze cel po czerwaniu. Możecie tam sobie ustawiać tę żywotność na zero. Znaczy na maksa i... Na zero. Na maksa i pousuwać te efekty z siebie, bo... No, bo mogę jego pas wziąć? Powoli. Kiedy Lindenen spogląda na Fredrika, właśnie tam zaczął dostrzegać jakieś wiatry, a ten płaszcz, który miał Fredrik... Właśnie ten płaszcz mi chodziło. Ale przecież Kordian mówił, że go zdejmuje z niego. Nie, on powiedział, że jest zainteresowany tym płaszczem, a później poszliście się leczyć. A ten płaszcz zaczyna go dusić. Widzisz, jak mu oczy zaczynają wychodzić z orbit. No to rozcinam nożem szybko ten płaszcz. To nie jest problem, przynajmniej powinien być. Czyli ten płaszcz żyje tak jakby własnym życiem teraz, tak? Tak, dostrzegłeś jakieś zawirowania wiatrów magii. Zdaje się, że ulgu wiatrów cienia. Mhm. I ten płaszcz próbuje go dusić. Możesz spróbować coś z tym zrobić. Ten płaszcz. Próbuję tam biec i czy mogę zrobić rozproszenie jakieś? Czy myślisz, czy to nie ma sensu? Po kolei, bo najpierw Filip chciał coś zrobić, tak? Chciałeś tak, zacząć. Zakładam, że ten płaszcz jest. To jest płaszcz, czy to jest pelerena? To jest cały płaszcz. Ja będę do ciebie wołał, żebyś tego nie niszczył, ale próbował to zdjąć. To jest bardziej... To jest taki płaszcz. W sumie jest to płaszcz. No to kołnierz go dusi zapewne, nie? Jakieś guziki? Nie, ten płaszcz się cały poruszał. Kiedy strzelaliście do niego i otrzymywał strzały, no ty tego nie widziałeś, ale reszta waszej drużyny widziała, to ten płaszcz się poruszał, próbował zbijać te pociski, wyłapywać je, więc on cały się tam... poruszał i w tej chwili po prostu pod nóg on podskoczył i zaczyna go dusić całościowo. No to próbuję go rozebrać z tego. Próbuję go wyzwolić z tego, nie? Wyszarpać z tego płaszcza. Potrzebuję dwa testy. Mhm. Pierwszy test inicjatywy u ciebie, Filipa, i drugi test siły. Oba na zero. Przerzucę to. Czy jest sens, żebym siłę rzucał, czy nie? Tak, tylko teraz więcej SLi będzie potrzebne. O, ładnie. Dobra, szarpiesz się z nim, on próbuje odzyskać oddech. Ale nie udaje się jeszcze ściągnąć tego płaszcza. Możesz go próbować faktycznie, może rozcinać. W międzyczasie dobiega Lindenen. Ja mówię, że nie niszcz tego płaszcza, zdejmuj go. Ja spróbuję użyć... Czy ja mogę jakoś przeciwdziałać tej magii? Bo rozumiem, że to jest magia, czy rozproszenie magii. Nie zdejmie z niego, nie uczyni go nagle zwykłym płaszczem, tak? Chyba, że to jest czar. Ale mogę spróbować jakoś ten wiatr opanować, nie? To jest normalne próba rozproszenia jakiegoś zaklęcia, więc po prostu wykonujesz test na zero na język magiczny. Dobrze. Język magiczny na zero.
Z modyfikatorem minus 10? Nie. A odrywano od natury. Dobra, mam to, mam. Udało się. Tak, ale jeszcze nie rozpoczyłeś tego zaklęcia, bo będziemy potrzebować trochę więcej punktów sukcesów w trakcie. A ja sobie w międzyczasie wykonam dla niego test odporności. Faktycznie nie udusi. Kurde, znowu coś mi się zmieniło w ustawieniach, muszę to przełączyć. Czekajcie chwilę. W Asfaldzie wreszcie będziesz miał łupy dla swojej drużyny. Część jest barka pełna tych. No taki, nie ten, Kordian wyraził zainteresowanie, ale powiem ci szczerze, że mi by się ten płaszcz bardzo przydał. Możesz się jednego brać. Nie potrzeba mi takich przygód. Nie, wiesz co, on by mógł faktycznie zwiększyć szanse na przeżycie w każdym starciu, gdzie po prostu boję się nawet zbliżyć już do przeciwników. No, bo szmata dusiciel to fajna rzecz zawsze. Ale może się okazać, że tak się będziesz bał dalej zbliżyć, więc... Nie, bo moim zdaniem, bo zwróć uwagę na to, że ja byłem parę razy bliski śmierci, nawet wydałem dwa punkty tego, nie? Próbujecie to ściągnąć, on się dalej dusi. Możecie ponowić test. Tak robię. Tylko tutaj już tylko test siły i test siły woli. Test siły. Język magiczny, nie? Tak. A zaraz przejdziemy do... A ja przerzucę punktem szczęścia. No ładne rzuty dzisiaj. Okej. Okay. Dobra. I przejdźmy sobie na chwilkę płynnie do Oswalda, chyba że coś chciałeś powiedzieć, Paweł. Nie. Generalnie widząc, że oni sobie tam radzą, to... Też obserwuję, skąd dochodzi głos Bianki, nie? Oswald ruszył tam w stronę w stronę doków. Widzisz faktycznie poruszenie. Cała masa ludzi, jakichś strażników, wszystkich biegną w stronę tam mostów. Ale część strażników stoi w pobliżu. Z oddali widzisz, że odprowadzają dwóch twoich ludzi. Strażnicy miejscy, tak? Strażnicy, tak. Durszlaka i... Biegnę tam. Durszlaka panowie. I jego wielkoluda. Mhm. Ja się zabieram też z nim. Panowie, co tu się dzieje? Do jakiegoś tam, wiesz... Mhm. Szefa tego patrolu. A oni są poszukiwani, nie mamy teraz czasu na... Przez kogo są poszukiwani? Są listy gończe na nich przecież. Bzdura. Zamiast się zająć tym, co jest naprawdę istotne, łapiecie ludzi, którzy pracują dla hrabiny Klotyldy. Właśnie dlatego, że nie mamy teraz czasu na to, zabieramy ich. Bianka się odzywa. Dobra, nie róbmy tutaj burdy. Już się z nimi wykucałam. Panowie, odpuśćcie, to nie ma sensu. Oni są teraz potrzebni. No. Faktycznie chciałbym użyć dowodzenia na nich. Trochę wspierając się, może wykorzystam tą, może się uda wykorzystać to błogosławieństwa rodu Nice, powołując się na znaczące rody Marienburga. Ci ludzie są w służbie szlacheckich rodów. Choć mogą nie wyglądać, choć może wam się wydawać, że robicie dobrze, możecie ponieść tego srogie konsekwencje. Także odpuśćcie tym razem. Macie inne rzeczy do roboty. Możesz wykonać ten test, ale będzie to test na minus 20 i to już jest z uwzględnieniem tego, że faktycznie masz
trochę wpływu. No dowodzenie, tak? Tak. Kurde, nie. Przerzucamy to. Przerzucamy to. No nie, to aż tak bardzo mi nie zależy niestety. No, jest trochę tych ludzi, skoro porwali się na Dąbka, to mają, no czy jakby tutaj Filip i reszta przyszła, to by było mniej więcej porówno, ale w tej chwili jest to około 10 ludzi. Słuchaj. Jake zabiera się. Zabieramy ich niedaleko bramy do aresztu. Jeżeli faktycznie macie jakieś pismo, że oni pracują dla hrabiny, to tam się zgłoście, ale teraz nie mam na to czasu. Rozumiem. Zgłosimy się. Trzymajcie się, niedługo po was przejdę. Biurokracja jebana. No jak oni odejdą, no to witam się z resztą bandy. Tak naprawdę... No. No tak naprawdę to co? Przyszedł Janek, Janka i jeszcze ten i Płomyk, tak? Mhm. Elbrechard został. Czy on nie miał... Aha, dobra, żeśmy olali ten pomysł. Dobra. Dobrze, że jesteście. No, niestety zaczęła się rozruba wcześniej. No. Kurde, to wasza tam rozruba, tam na moście? Nie, no my tutaj. A co tam się na moście dzieje? Widzieliście coś? Jakieś zamieszki. Chyba tutaj. Dalej strzały? Tak, słychać strzał. Okej. Okay. Słychać, całe sporo dymu, również w ogóle na północnej części miasta. No, szef Funciu, sorry, ale tutaj biegliśmy, a tu się nagle zarobiło tak od straży i no, wiesz, Dąbek jest wysoki, no to zaraz go zobaczyli, a potem tuż tak zaczął się wykłócać z nimi. Spokojnie, wyciągnę ich, nie martw się. Janek, pójdziesz na most, dowiedzieć, co się tam dzieje. Chcę wiedzieć wszystko. Kto z kim, dlaczego, po co, ile straży, ilu jest napastników, kto atakuje. Reszta, przeszukajcie tutaj tą norę od ostatniego grosza. Są tam fanty na barce. Jak ktoś mogą być fanty, przejmijcie je. I cały czas jesteśmy w kontakcie. A tam jest mój łuk i moja tarcza. Trochę mnie ręka boli. Ale też coś się liczę. I kaptury na łeb i trzymać, wiecie, niski profil. Nie jesteśmy tutaj mile widziani, się okazuje. No, ktoś tu rzucił bombą. Ktoś tu rzucił bombą. Dobra. Ruszyliście do przeszukiwania. Kordian, Bruno, coś robicie jeszcze? Obserwuję. Ostatnio my idziemy zobaczyć ten most? Nie, wysłałem Janka. Musimy razem podjąć decyzję, no dowiemy się, co tam się dzieje, a musimy razem podjąć decyzję, co teraz i gdzie. Wiesz, pójdziemy we dwóch, rozdzielimy się i będzie potem się już nie znajdziemy. Także wróćmy, skończmy szybko z groszem i działamy, nie? A w międzyczasie Janek powie nam, co tam się dzieje. To daleko nie jest. Czy Straż Miejska tym opuszczonym młynem się w ogóle interesuje? Czy oni nie podchodzą ewidentnie do tego miejsca? Ten oddział prawdopodobnie szedł w waszą stronę. Ale jak zgarnął dwójkę więźniów, to się po prostu oddalili. Mhm. Ale straży tutaj przechodzi sporo. No tutaj też był jakiś wybuch. No, ale jest też gro ludzi, sporo was tutaj jest. Na razie się trzymają z daleka. Możecie to jednak zmienić niedługo. Dobra. Pomóżmy z przeszukaniem tego miejsca. Nie no, oni to zrobią. Spokojnie. My mamy ważniejsze rzeczy. No to dobra, to sprawdźmy chociaż, żeby grosza nie zabili przed wyciągnięciem z niego informacji. No. Gadaj, co miało stać się następne. Dobra. Po kolei. Udało się wam uratować jego szyję. Zaklęcia, kontrzaklęcia Lindenena i twoja siła
powstrzymały ten płaszcz i go w końcu zrzucił z siebie. Grosz za to wyrwał ci się poza rzupowską i mówił, kurwa. Wiedziałem, chyba że... Chyba straciłeś swoje poparcie. Gadaj. Dobra, ale musicie mnie puścić. Co ze mną zrobicie? Mów. Serbujemy go do bandy Osvalda. Fajne ma statystyki. Nie, bo to kurwa. Co ze mną zrobicie? Oddajcie mnie, kurwa, chociaż straży. Ale najlepiej puśćcie mnie na tą barkę, a jeszcze lepiej, spierdzielajcie ze mną. Tym razem ja was wyciągnę stąd. Bo jutro stąd nie wyjedziecie. Właśnie tym się różnimy. Nie uciekamy jak szczury z płonącego okrętu. Co będzie następne? Mów. Wypuśćcie mnie. Mów. Mamy... Nie wygląda na zastraszonego, kurde, po tym moim życiu. No, miałeś zero punktów sukcesu. Coś cię powiedział. Ale przed chwilą życie uratowałem. Ale teraz nie wiadomo, co z nim zrobisz. Co ma być następne? Mów. Jednym rycerzem nie zabijam więźniów. Dobra, lepiej sprawdźcie na dole, czy mój więzień żyje. Kim jest twój więzień? To idzie ze mną sprawdzić. Jakiś elfi rzemieślnik. Lindananie, idź z Kordianem. Jesteś wyciszony. Sorry. Marku, czy to więcej miałem deklaracji? Czy ja mogę ten płaszcz jakoś pozwijać i zabrać go na później, żeby go móc badać? Możesz. Dobra, to ja go biorę, tak go zwijam wokół ręki i idę z nimi. Dobra. Czy mam się mam tam iść? No nie musisz fizycznie tam iść. Przeniesiesz nas, dobra. Znaczy, no nie musisz po prostu iść. Dobra. Wiem, że Filip został z groszem. Dobra. No my tam idziemy też, nie? Tak. Słuchaj, nie znam jego planów. Co miałeś robić? Moja robota się już skończyła. Przywiozłem mu ten proch. Dzisiaj oddałem mu ostatnią partię. Nie mówił, co ma z tym zrobić. Wiem tylko, że właśnie się zaczęło. To? To na moście? On chce odciągnąć straż południe miasta. Wywołał zamieszki na północy. Chce mieć południe dla siebie. A co więcej tutaj zrobi, nie wiem. Miałem przytrzymać tego elfiego rzemieślnika, a potem mogłem zrobić z nim co chcę. Facet jest z jakiejś niebieskiej wyspy. Na pewno za niego byłby niezły okup, więc mieliśmy go z moimi ludźmi wywieźć do Marienberga i zażądać okupu. Nie wiesz? Kim jest? Nie pytam o tego. Kim jest Czarnowrona? Nie wiecie tego? Wy na niego porywacie? Wiemy, tylko go sprawdzamy. Ciebie nie ma. Wiem. Zbija się. Mów. Nie wiecie, to odpuśćcie. Moja oferta pozostaje w mocy. Czekam, aż Oswald przyjdzie z Brunem. Dobrze. To przejdźmy do was na chwilkę. Na dole faktycznie nie było jakoś, nie wiadomo ile sprzętu czy pieniędzy. Chyba wszystko zostało przeniesione na tą barkę. No, znaleźliście oczywiście kilku trupów, kilku nieprzytomnych. Nie wiem, co z nimi zamierzacie zrobić. To, co przytargałem na górę, no to są trzech nieprzytomnych członków jego bandy, ale stabilnych. W sensie nie wykrwawią się sami z siebie. I znaleźliście faktycznie nieprzytomnego, oszołomionego od wybuchu Eotlira Valandara. Rzemieślnika, którego miał odnaleźć Lindenen. Tak.
No to podchodzę do niego i nie wiem, czy on jest. On jest po prostu nieprzytomny, tak? Ale nie wygląda na poważnie rannego czy coś. Mogę go. Mam go. Prawdopodobnie. Ja się przedstawiam, jeżeli jak mi się go uda ocucić jakoś, nie wiem, wodą może gdzieś tam. Oczywiście nie z rzeki, nie z tego, co tu się gdzieś przelewa, bo tu pewnie to jest pewnie jakiś ściek jeden wielki. Kurczę, pewnie bardziej zatrut niż Mekong, więc no może jest jakaś beczka z wodą, nie. Taką czystą, pitną. Rejk to jest ogromna rzeka. Mekong też. No i czy jest brudna? No to nie jest Ankh-Morpork. To tak podejrzewam, że po niej bosą nogą nie przejdziesz, ale podejrzewam też, że nie nadaje się do picia. Że tą wielkość ma po przepłynięciu wielu, wielu miast, wielu, wielu ścieków. Więc coś znajdę mu w jakąś, nie wiem, wodę. No nie, pitną, tutaj jest normalny prowiant. Sklepnego. Normalny prowiant to tutaj jest, można znaleźć, więc. Dobra, próbujesz go ocucić. I się musisz przedstawić. To ci deklaruję, także jeżeli to ma trwać dłużej, to będzie następnej. To potrwa. Tak. No, co na dole znajdujecie? No oczywiście sprzęt tych ludzi. Jest tam trochę najróżniejszej broni, trochę jakichś tych pancerzy, ale raczej skórzanych. Najcenniejszymi rzeczami, które tutaj mogą z waszej perspektywy być, to no cóż, jakieś podejrzane noże. Duża tarcza, zdaje się, że bardzo dobrej jakości, którą miał krasnolud razem z korbaczem. No i oczywiście kordelas Fredrika. Ja się staram przepatrzeć też na to przez pryzmat taki, wiesz, żebyśmy, bo podejrzewam, że będzie trochę artefaktów, żeby nic nie spaczonego, żeby nie dotknąć. No to też te lety są zdecydowanie spaczone. No to jak to widzę, mówię, nie dotykajcie tego, to jest spaczenie. To trzeba zgłosić hierofantowi. Tarczę weź. Tak, ale ostrzegam, po prostu jeżeli coś nie jest spaczone, niech biorą, ale jeżeli coś jest spaczone, niech tego nie dotykają. Dobra, powrzucam tam coś tam na czat, co was może zainteresować. Płaszcza na razie nie wrzucam. Mhm. Bo musisz go sobie zidentyfikować. No możecie sobie tam powydzielać. No dobra. Gdzie nam wracając? Żyć? Na czat. Przepraszam. Ale na czat? Dlaczego wy tego nie widzicie? Może dałeś dla siebie? No właśnie. Prywatnie. Teraz widzę dopiero 30. Teraz mi się pojawia i to taki 40 sekund temu. Czyli no. Z opóźnieniem dużym. Nie, po prostu domyślnie mi wszystko teraz wrzuca jako ukryte. Muszę pilnować tego, nie wiem. Okej, okay. Czyli to musiałeś ujawnić, dobra. To wracając. Fredrik zaczął się śmiać. Tego, że i cały czas was namawia, odpuśćcie. Pierniczajmy stąd. Albo mnie wypuśćcie już. Nic chodźmy więcej na dół. Nie chodźmy na dół. Biorę go i ciągnę go na dół. Znaczy do budynku. No i się zaczyna, próbuje trochę wyrywać. I patrzę na Filipa. Pomagam mu. Nie znasz mnie. Ale ja znam czarną wronę. Oj, to zależy którą, bo może znać nie tą, o którą chodzi, wiesz. Grotu, chyba ci się osoby pojebały. I pamiętaj, jak pukają, to się pyta, proszę, a nie rzuca się od razu z pięściami. Przecież nie jesteśmy twoimi jakimiś wrogami, nie wiem, nie życzymy ci źle. Nigdy nie zrobiliśmy ci nic nieprzyjemnego, a ty nas witasz w taki sposób? Powiedz mi, wierzysz w to, że ten człowiek w masce, który odwiedził cię jakieś kilka godzin temu, godzinę może, że to jest ta czarna wrona, o której mówisz? Mam pewne wątpliwości. Dlaczego?
uśmiecham się tak trochę, żeby zbić go z tropu, nie? Pracuję cały czas gestykulacją i mimiką. A co bym, co byś powiedział na to, że niekoniecznie pracujesz dla tego, którego powinieneś? Być może my zostaliśmy wysłani przez Czarną Wronę, by zakończyć te twoje cyrki tutaj, albo przynajmniej pokazać ci, w którą stronę powinieneś iść? Może tak być. Czarna Wrona nie z takich rzeczy był znany. Czyli co? Wy jednak też dla niego pracujecie? Były takie plotki. Doskonale, tylko powiedz mi jedną rzecz. Nie zauważyłeś, że trochę zmienił się? Jego plany tutaj stały się bardziej szalone, ambitniejsze, jakieś takie odklejone od rzeczywistości? Przecież zarabiasz na przestępstwach, a to wygląda tak, jakby chciał palić stolicę. Czy ty masz teraz do czynienia z szefem przestępców, czy z szaleńcem? Ja już z nim skończyłem współpracę. To, że mnie próbował teraz udusić, o tym dobitnie świadczy. Co miałem dla niego zrobić, to zrobiłem. Wiesz, kto jest pod tą maską? Wiem. Nie myślałeś, że tobie odpuści? Że pozwoli ci odejść? Wykonałem dla niego ostatnie zadanie i miałem stąd wyjechać. Powiedziałem, co zrobił. Przed zmrokiem. A ta szmata miała cię wykończyć, tak? Rozumiem, że podarek od Czarnej Wrony, tak? Tak. Zresztą w ogóle co to za pomysł, żebyście wszyscy byli z pseudonimami ptaszków? Jak na ciebie tu mówią, Groszu? Słowiczek? Wzrusz ramionami. Słuchaj, bo to, Marku, bo to my też mamy jakieś rzeczy do zrobienia, a to za dużo trwa. Jak już jesteśmy w tym budynku, ja po prostu nie zwracam na niego uwagi. Biorę sznur, rzucam na belkę, wiążę, kurwa, supeł, daję taborecik, zwołuję ludzi. Chodź. A zresztą co? On się wyrywa. Jak? No to moi go trzymają. Chodź. Patrzy na Filipa, patrzy na Bruna, który ma symbole bogini. I co z tym? Filip porozmawia ze strażnikami. I co z tym? Nie zabijam więźniów. Co? Nikt cię kurwa nie zabija, ty chory pojebie. A co robicie? Witacja cię zabije. Zarżnęliście mi brata. Wybierzam sprawiedliwość. Nie, tak, serio, chcesz go zabić? I każdy jeden zawiśnie. Idź, Filipie, porozmawiać ze strażnikami. Oswaldzie. Nie zabijajcie go, to nie Wrona, nie on ci zabił. On się wyrywa i przeklina, nie? Jest pobiegł kolano. No, znaczy, mówiłeś coś, Bruno. Nie, no, zaciągnijcie go tam oczywiście, bo jest was tam trochę. Kurwa, Grosz, powiedz, co się dzieje, bo ich nie powstrzymam. Miałem skończyć tą robotę. Nie wiem już nic więcej. Dobra. Powiedz mu, kim jest Wrona. Czy ten typ, który cię odwiedził? Mauer, do cholery. Konrad Mauer. Mówiliście, że wiecie. To nie on. Oczywiście, że on, a myśleliście, że kto? Patrzcie na minę, kurde. Usłyszałem. Sam jesteś mały. Konia ciebie zrobił. Sam jesteś mały. Czy to jest ta menda, której... Nie. Muszę przypomnieć, który to był. A możemy tak jakby na intuicję, czy on kłamie? Ja nie wierzę. Ja nie wierzę, Grosz. Jaki ty jesteś głupi. Boże, jaki ty jesteś głupi. Niech zawiśnie. Nie. Za kłamstwa? Tak, za kłamstwa. Aha, mi się Maur z Markusem pomylił. Przepraszam, patrzę na minę Milena.
takim razie. On twierdzi, że czarna wrona to jest Mauer, tak? Nie. On pierdoli to, co powie. Albo... Dobra. Tak czy inaczej, co robicie? Bo już zaciągnęliście go pod ten sznur, już wisi. Teraz tylko tak naprawdę stołek. Nie, nie. Panowie, kuźwe. On jest chory psychicznie, ale niemożliwe, no. Nie jesteśmy mordercami. Tak, ja jestem... Oswald, to co on mówi, to jest... Są brednie. Mogę stwierdzić, czy kłamie, czy on w to wierzy? On w to wierzy. On nie. Jest debilem. Nie. Dobra. Jesteś pierwszy. I kopię stolik pod jego nogami. Kurwa, łapię go. Przestań. No, wygląda to komicznie. Przestań, kurwa, daj ten stolik do chuja. Ja ciągnę kolejnych. Nie. Ej, no słuchajcie, tutaj jest pełno moich ludzi. Chcemy zemsty. Na czarnej bronie, a nie na jego... Naprawdę, Bruno? Odmówisz mi tego? Ja bym zapalił stos, ale trochę czasu nam brakuje. Każdy będzie wisiał. Ja pierdzielę, nie. Ja się na takie coś nie piszę. To odejdź. Zamknijcie go tutaj. Zamknijcie go tutaj, gdzie był ten elf. Oddamy go w ręce władz po tym wszystkim. On chce wejść w ręce władz, więc pewnie się wykaraska, jeśli twierdzi, że Mauer jest czarną wroną. Na litość boską, Oswaldzie. Nie. Będą wisieć wszyscy. Jak ty masz złamaną rękę. Jeżeli ktoś ci, Bruno, nie pomoże, to on zaczyna się dusić. Nie wiem, ja próbuję go przytrzymać jeszcze. Ja podciągam tych jeszcze, co tam oddychają. Nieprzytomny. Filipie? Czekaj, czy... kto go trzyma? Bruno, tak? Mhm. Pomagam Brunowi. Wie, Oswaldzie, nie możesz się sprzeciwić kapłanowi Ryi. Nie powinieneś. Kapłanowi może się sprzeciwić. Nie powinieneś, tak mówię, nie powinieneś. Może uratować twoją duszę. I pomagam Brunowi w takim razie. Nie mówię, że ten przeżyje, ale wie, Oswaldzie, chciałeś to zrobić na oczach kapłana. Obiecaliście mi zemstę. Na czarnej wronie, a nie na... Wycofujecie się? Tamtych zostawię. Tamci mogą odejść. Pokazuję tych ogłuszonych. Każdy z najbliższych jego współpracowników będzie wisiał. Była mowa o czarnej wronie i w tym ci pomożemy. Będzie wisiał. Nie. Oswaldzie, nie możesz na szali... twojej misji stawić się honoru Filipa, który powiedział, że zobowiązał się do niezabijania więźnia. Jeżeli chciałeś to zrobić, to wybrałeś zły moment. Akurat wybrałeś taki moment, w którym możemy ci przeszkodzić. Bardzo mi przykro z tego powodu. I pomagam, trzymam razem z Brunem. Tuż. Dobra. Jest 3-2, także jeżeli nie dochodzi do... Czy banda Oswalda jest tak zdeterminowana, żeby faktycznie w takiej sytuacji wieszać tego gościa? Co tutaj jest? Jest Bianka, jest Płomk. No to nie są psychopaci, więc raczej... Czarna wrona chciał go przed chwilą pozbawić życia. Czy ten człowiek, któremu ufa, że to jest czarna wrona. Tylko byś zrobił przysługę czarnej wronie. Wychodzę stamtąd. No tak czy inaczej, było ich 3, bo ludzie idziemy. Się nie wtrącali. Mhm. Dobra. Filip zniknął na chwilę, to przejdźmy w międzyczasie do tego obudzonego elfa. O. Czyli Oswald wyszedł i zabrał ludzi teraz, tak? My możemy z grosza swobodnie ten.
Otrzepałem mu tylko surtut. Ja grosza przywiązuję w środku budynku. Mam nadzieję, ja idę do tego elfa. Mam nadzieję tylko, że Kordianie, ty sznura nie będziesz wieszał tam, gdzie nie trzeba. Ja go przewiązuję tak na zaś, żeby nawet palcem nie ruszył. Mhm, żeby się nie wyrywał w końcu. Miał za dużą swobodę wtedy, nawet jak mu się nie udało. To jego wola w tym przypadku nie miała znaczenia. Dobra. Został przywiązany przez was. Tak samo być może tamci czterej, znaczy trzej pozostali. Patrzę na Bruna jeszcze jak, jeżeli mamy czas, jak go zdejmowaliśmy, tak spoglądam jeszcze tak ostatnim jakby komunikatem, zanim pójdę do tego elfa, jeżeli słyszałem, że się, nie wiem, jakoś zaczyna jęczeć albo coś. Mówię do Bruna, nie podoba mi się, że Oswald się tak porwał i jednocześnie, że się mu przeciwstawiliśmy. Mam nadzieję, że to nie spowoduje jakiegoś wyłomu. Znaczy, tak szczerze ci powiem, to powoli zaczynam wątpić, czy mnie interesuje ta jego zemsta. Jeśli ma to tak wyglądać. Ja biorę przez materiał jeden z tych sztyletów. W sumie biorę dwa. Nie dotykaj, tak mu powiedziałem, ale jak już to zrobił, to co mogę zrobić? No. Jeden wsadzam za liny, za grosze, żeby miał dotyk do niego i jeden pod niego. Ale upewniam się tak, że nie sięgnie. Ale te, co powiedziałem, są skażone. Aha, dobra. Tak, żeby miał kontakt z nimi, ale nie mógł rękoma dotknąć. Czy ty chcesz mu mutację podarować? Jak go zatrzymuje Kordiana, mówię mu to. Nie, to nie ma znaczenia. Nie potrzebujemy więcej mutantów. Ani mutacji. A co zrobisz, jeżeli mu mutacja będzie sprzyjać? Ty komu pomożesz? Nie igraj z ogniem. Ha, nawet nie z ogniem. Elf się obudził. Był częściowo świadkiem tego, co tutaj się dzieje. Dobra, idę do niego. Lekką dozą przerażenia, zdziwienia, trochę smutku patrzy na ciebie, jak idziesz. Na mnie? Tak. No to wołam tam jego imię, którego już nie pamiętam. Chwila. Aldor. Eotir. Właśnie, rodzina i przyjaciele. Eotiru, jestem uczniem twojego, uczniem, w sumie to już jestem jeszcze magii, ale tak, jestem tu z polecenia i szukałem cię z polecenia twojego brata. Jestem Lindenen i kucam przy nim. Słyszałem o tobie, masz interesujące towarzystwo. Mówisz? Tak patrzę, dobrze, że byłeś nieprzytomny, bo przed chwilką to się tutaj działy bardzo nieprzyjemne rzeczy. Cóż, stąpamy po cienkim lodzie. Trudno jest czasami powiedzieć, co jest właściwe. Powiedz mi, co się stało? Gdzie cię złapali? Dlaczego cię tu uwięzili? Myślałem, że uciekłeś z miasta. Nie. Robiłem coś dla tego człowieka, którego chcieliście powiesić. Dla niego? Tak, dał mi zlecenie. Ale nie spodobało mi się. Trochę zbieg okoliczności chyba. Bo... Przykro mi to mówić, ale nie wygląda on na znawcę sztuki. A krótko po otrzymaniu tego zlecenia otrzymałem listy od mojego brata, twojego mistrza. O niepokojącym rytuale, którego podobno się dopuściłeś. Niepokojącym? Niepokojącym. Wiesz, można powiedzieć, sukces tego rytuału pomimo ofiary głównego prowadzącego przynosi nadzieję dla świata. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Chyba, że jest coś, czego nie wiem, ale udało nam się zdjąć skazę z przedmiotu, z artefaktu bardzo poważnego. Zgodnie z moją wiedzą i wiedzą chyba większości mistrzów magii, nie da się ściągnąć. Prawda? Nie da się zniwelować magii spaczenia. A jednak nam się udało. Jest to niemożliwe. Podobno krasnoludy, część krasnoludów potrafi kontrolować w sposób bezpieczny tę substancję, ale nie da się. Eotirze, czy myślisz, że ten stan wiedzy, który mamy dzisiaj, będzie panował jeszcze przez wieki? A jeżeli nie, to nie sądzisz, że to, co się zmieni za wiek, może się zmienić za 50 lat, albo zmienić się właśnie wczoraj? I że miało miejsce wydarzenie historyczne, tak jak zresztą historia wydaje się mieć do tego tendencję w chwili obecnej? Nie wiem. Wiem tylko tyle, że dostałem zlecenie, aby odrestaurować stary dzwon. Tak, ale serce... Bez serca. Faktycznie. Mm-hmm. To było trochę dziwne. A kiedy zacząłem wypytywać tegoż Fredrika o szczegóły, gdzie on ma zawisnąć, po co im ten dzwon, zaczął się mieszać w zeznaniach, a następnego dnia już miałem kaptur na głowie i byłem tutaj zaciągnięty. Dobre 2 tygodnie tutaj spędziłem. Niestety dzwon był odnowiony, ale nie wiem, co się z nim stało. Na szczęście serce dzwonu już nie zagraża światu. Cokolwiek miał zrobić. Ja rozumiem, że byłem, jakby mogłem to potwierdzić, tak? Będąc częściowo w tym rytuale, tak? Brałeś w nim udział. Tak. Ale mogę potwierdzić, że zostało zdjęte, że nagle nie było tej skazy. Możesz potwierdzić, że nie wykrywałeś tej skazy. Tak, więc mówię, po rytuale nie... ten mag, który był z wami. Mag, który był z nami. No był jeszcze jeden mag z Mindenheim. Okej, nie pamiętam tego. Pamiętam, że była ta chyba siostra od Hierofanty, tak? Ale czy ona ma jakieś umiejętności magiczne, tego nie wiem. Ona chyba go wzięła nawet. Czy ona miała umiejętności magiczne? Nie wykrywałeś ich. Okej. Okay. No, więc zanim to serce dzwonu zostało zabezpieczone przez Hierofantę, z tutejszego zresztą kolegium światła, wpływ tego serca był wyczuwalny z daleka. Potrafił skazić i siać mrok w sercach już z paru metrów. Samo spojrzenie budziło strach. Po tym rytuale mogę potwierdzić, że został zabrany to serce. Ani ja nie wyczuwałem w nim skazy, ani nie miało takiego wpływu, jaki miało uprzednio. I zostało zabrane przez osobę, która chyba nawet nie miała specjalnych zdolności magicznych. Absolutnie bez żadnego wpływu. Więc jestem przekonany i nie możemy przegapić tej okazji, nie możemy przegapić tej wiedzy. Wiem, że jesteś sceptyczny, wiem, że to jest coś niepowtarzalnego i unikatowego, ale jednocześnie byłoby głupim przegapić taką szansę. Jestem świadkiem i są tu świadkowie również tego rytuału i wskazuję na Filipa, tak, który wtedy był. Chyba tylko Bruno nie brał udziału, prawda? W tym rytuale. Ale przyszedł. Nie brałem udziału, ale serce dzwonu widziałem w opakowaniu i było niebezpieczne. I po rytuale nie stanowiło takiego zagrożenia. W sensie podejście do niego nie sprawiało, że mroczne podszepty gdzieś z tyłu głowy były słyszalne. Tak. I w życiu dwa widziałem takie mroczne artefakty. W sensie dwa artefakty skażone. Jeden był w miarę... Dało się go nawet przechowywać. Był tak subtelny. Oczywiście powodował szepty w głowie i jakieś nieprzyjemne doznania, ale ten był niesamowicie
serce dzwonu było dużo, dużo gorsze, dużo trudniejsze w obcowaniu. A jednak udało się zniwelować wszystkie te wrażenia, i to nie mówię o tym, że my ulegliśmy zbiorowej halucynacji, ale potwierdziło to wielu świadków. Miało to miejsce w świątyni, gdzie na pewno byłoby to jeszcze wyczuwalne, gdyby się nie udało. Także tutaj, w samym tym miejscu, w tym pokoju, razem z tobą, tutaj teraz jest wielu świadków. Chciałbym w to wierzyć. Wiem, że nie wierzysz. Nie wierzę. Jesteś no niestety może się... Młodym... Mistrzem magii. Młodym mistrzem magii. Ty jesteś tutaj dosyć młodzi, a jednak doświadczeni życiem. Tak. I... Tak. Ale nie jesteśmy ślepi. I to nie ma znaczenia, czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy starzy. Mówię ci o epokowym wydarzeniu, które towarzyszy innym epokowym wydarzeniom. Nie możemy tego przegapić. Nie możemy tej wiedzy stracić. Ja zweryfikuję twoją wiarę, twoje osądy i twoje czyny. Na razie dziękuję ci za to, że uratowałeś mnie stąd. Tak, przy czym twoje listy, które zostawiłeś, muszę ci powiedzieć, konsultowałem z moim przyjacielem Hierofantom, tutejszym, wierzę w jego dobre intencje, ale dobrze by było, abyś się tam pojawił i porozmawiał z nim na ten temat. I wszelkie wątpliwości rozwiał. Żeby nie było, ponieważ wydaje mi się, że nie dałem mu tych listów, ale baliśmy się, że no właśnie to, co zresztą po części słuszne mieliśmy obawy, tak, że zostałeś wynajęty przez niewłaściwych ludzi. I dobrze by było, żebyś to również potwierdził Hierofancie. Nie chcę kryć nim swojego dupska i udawać, że nic takiego nie miało miejsca. Postarałem się nie wręczać mu tych listów, żeby nie było dowodów na ciebie, ale przeciwko tobie. Natomiast, tak jak mówię, Hierofanta ma dobre intencje, on ma te serce dzwonu, możesz sam u niego potwierdzić, ale proszę cię, udaj się do Kolegium Światła, mogę iść z tobą. Jeżeli... Chyba będziesz musiał, nie wierzę, żebym został dopuszczony. To nie zwlekajmy, ponieważ jeszcze dzisiaj mamy dosyć dużo do zrobienia. Mamy napięty grafik. Tak. No dobra. Więc ja proponuję, żebyśmy to zrobili teraz. Dobrze, to ostatecznie. Co się dzieje z Fredrikiem? Zostawiacie go tutaj związanego, oddajecie go straży. Fredrikiem i tą trójką pozostałych więźniów. Ja zrobiłem to, co mówiłem. No dobra, no spróbowałeś mu tam podłożyć jakieś te sztylety paczone. Rzuć sobie prosty test na odporność, tak czy inaczej. Mhm. Mimo, że przez szmatę, czy przez coś. Wyciętne, tak? Tak, no plus 20. A co jak Grosz mówił prawdę? O. To jak nic z tym nie robisz, to dopisz sobie punkt. No, nie mogę. A Filipowi będzie trzeba tą mutację jakąś ogarnąć, ale to już możemy później. No, ja też już. Ja ci mówię, jaką chcę. Nie no, powiedziałeś, że żadna ci nie pasuje z tamtych. No, ja gram według podręcznika. Ja wybrałem z podręcznika. Dobra. To ja później wylosuję. Jeśli Grosz mówił prawdę. To może być prawda, w którą wierzy. Dobra, czyli zostawiacie tych nieprzytomnych ludzi tam związanych i po prostu olewacie dalej temat. Założę się, że jak dorwiemy tą sowę, to ona powie jakieś inne nazwisko. I pewnie każdy z jego ptaszków myśli, że wrono jest ktoś inny. No ale nie, no powiedział, że widział jego twarz, więc... Często możemy widzieć coś, czym nie jest. No nie, no już przesadzasz trochę. Czekaj, Filipie.
Jeżeli Wrona dał ten płaszcz, ja tu wyczułem magię cienia, to znaczy, że Wrona może się podszywać pod kogokolwiek chce. A może po prostu Maurer uczy się dwóch szkół magii niezgodnie z tym, co... To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Jeżeli ma dostęp do magii cienia, może udawać kogokolwiek. No powiedz mi, Lindonenie, jak spotkaliśmy się w Marienburgu... Ja was zostawiam na chwilę. Podpowiadam, co robicie dalej. Zaraz was. No, Bruno? Jak spotkałeś się z Kaufmanem? Przypomnij mi, kto to był Kaufman. Nie w grze, bo tak... No. Nasza pierwsza osoba, którą wydawało nam się cały czas, że jest... Czy to jest to, ten cyrk? Tak, tak. On miał tą czerwoną strzałę. I tam była ten zwierzę, które już uciekło z klatki, ta chyba, kurczę, ta zapomniałem, to się nazywa. Gryf? To był ten. Tak. Okay. Myślałem, że to był ten, któremu chcieliśmy zepsuć reputację, taki, z którym... Nie. Kaufman to była osoba, którą ten kultysta, który spłonął Marien Niederlein, niejako nam potwierdził jako czarną wronę, nie? Nie pamiętam teraz detali, ale mimo wszystko ten jeden fakt tego cienia powoduje, że byłbym ostrożny w wyciąganiu wniosków, że on może się podszyć pod każdego. To jest podstawa jego, to jest w ogóle podstawa tej szkoły. Po co był mu dzwon, skoro był bez tego? Jeszcze raz. Po co był mu dzwon, skoro nie miał już magii w sobie? Ale wiesz co, on mógł nie wiedzieć jeszcze, że nie ma magii. To jest, mówisz o sercu dzwonu. Tak. Pewnie zamówił to na pewno wcześniej. Przecież ten rytuał dopiero to było chwilę przed naszym wyjazdem, tak? Po co chciał to odmagicznione serce dzwonu? On chce odpalić ten... On chce użyć tego tutaj. Myślisz, czekaj, zamówienie było... Kiedy? 2 tygodnie temu. Gdzie? Miesiąc temu? Skończone. Kiedy myśmy skończyli ten rytuał? Z miesiąc temu. Więcej. Trochę więcej. Ze dwa. Czyli zamówiony był dzwon po rytuale? Bo wy dobry miesiąc spędziliście u ziemi. Nie, Okay. Tak, faktycznie, mieliśmy przerwę potem, jeszcze. A dopiero potem jeszcze wam się zeszło z podróżą. Patrzcie na mapę. Bo też magię cieni używali. Popatrzcie na mapę. Gość zaciąga wszystkich na północ, żeby mieć południe. I tam jest Klotylda i tam jest Hierofanta. Muszę albo ją zabić. Nie wiem, w jaki tam sposób, ale może chcę ją zabić. A te wybuchy nie były na południu, czy na północy? Bo już nie, na północy. A, dobra. Ale Hierofanta ma dostęp do cesarza. Ma dostęp do cesarza, ma dostęp do kolegium, w którym pewnie trzymają wszystkie przeklęte przedmioty. Może chce je odpalić, nie wiem, no. Myślisz, że Hierofanta jest, czyli trzeba ograniczyć nasze zaufanie nawet do, w tym momencie, nawet do Hierofanta. Jakie tak? Ograniczyć? Mamy godziny. Słyszałeś, co on powiedział? Jeśli nie minutę. Jedynie, co mi nie pasuje, my chcieliśmy mu oddać serce dzwonu. On tego nie przyjął. Mógł je mieć. Teraz już nie pamiętam. Jeszcze przed rytuałem. Tak, on nas wysłał. Hierofanta rytuał. Nas wysłał. Tak. To był jego pomysł. Czyli możliwe, że Otil ma rację, że rytuał się nie udał, albo że udał się... Że wcale faktycznie, że możliwe, że potrzebuje taki, jak jest teraz to serce tego dzwonu. Czyli to, co mówi Filip. Czyli, że jakoś wzmocniliśmy na przykład to. Nie sądzę, bo faktycznie nie było tam już magii i chaosu, tak? Nie było wyczuwalnej. Może wyłączyliśmy to na jakiś okres. Może. A byłoby sprytne. No ale przecież nie musiał się nami przejmować. O tym sercu dzwonu widzieliśmy tylko my.
Myślę, że nie. Przecież szli za nami, tak? Szły za nami cały czas typy, które na nas polowały przez te zwierzoludzie. Skaweni, tak? Przez cały czas. Wiedzieli doskonale, co mamy. I nie, raczej nie szli tam z własnej inicjatywy. Myślę, że to było coś większego, coś bardziej zaplanowanego. Chyba, że ktoś wiedział, że sobie poradzimy ze skawenami, wysłał specjalnie, żebyśmy czuli, że coś nam depta po piętach i że mamy ważną misję. Czarodziej byłby w stanie być magiem światła i magiem cienia? Ale to nielegalne, nie? Życia mógłby mu nie starczyć. Ale może. Myślę, że może. Nie, z takich osób, co ostatnio poznaliśmy, to błogosławiona głowa Gutera i najbardziej sojusznika nastawiona, więc ja nie wiem. W międzyczasie Janek wrócił. Przyszedł z Gorkinsonem. Czekaj na Oswalda, bo go nie ma chyba. Ach, dobra. Okay. No dobra, możecie kontynuować pytanie. Co jestem. Oswald wyszedł. Ja bym wyszedłem z ludźmi. No dobra. To w takim razie do was dotarł, bo tutaj miał wrócić. A gdzie szefuncio? Gdzie reszta? Bo tutaj wieść mam, nie? Generalnie kiepsko tam na północy. Odcięte całkowicie. Tutaj ten pan jaśnie krasnolud mówił, że jakiś interes do was ma. Chyba przedarł się jakoś przez tam strażnika. Co tam się wydarzyło w Ryksonie? Nie no, chodźmy za Oswaldem, przecież nie zostawimy go samego. No to ruszacie stąd i idziecie tak. W jego... Możemy rozmawiać podczas drogi. Odril był świadkiem tej rozmowy, nie? On z wami... Więc wie, że trochę plany się zmieniły. Gorkinson się odzywa. Ludzie powariowali na północy. Ktoś ja rozpuścił... Zanim wyjdziemy, no. Mieliśmy te przedmioty. Mówię, Filipie, ta tarcza ci się przyda. Kto nie, biorę ją dla Oswalda. Dobra, weźmy te rzeczy, które nie są skażone. Bierzemy je i kto je weźmie, to nie weźmie. Podrzucajcie do tego. Do ekipunku. Możecie przeciągnąć po prostu z tego. Z czatu. I gonię Oswalda w tej swojej zbroi. Dobra. A Gorkinson w międzyczasie tłumaczy. Powariowali. Ktoś rozpuścił plotki, że dzisiaj mają podjąć decyzję imperator i ci wszyscy możni, że obrona miasta będzie na linii Rejku. Że północ będzie poświęcona. A bronić się będą tylko na południu. No to ludzie powariowali. Zaczęli rozkradać wszystko. Próbują przedostać się na południe. Wysłali wojsko na wszystkie mosty. Ciekawy plan. Najgorzej, że skuteczny. Musimy go dorwać. Dobra, dogonimy. Oswald. No. Gdzie idziesz? Do hrabiny. Muszę uwolnić swoich ludzi. Widzisz, że ci pomogę, ale nie będziemy zabijać jeńców. Która godzina? Po 16. Mówiliśmy się na wronę. A na ile czasu mamy do tej sowy? Kurwa, gadamy. Musicie się wpierdalać non stop? Nie będziemy zabijać jeńców. Umawialiśmy się tylko na czarną wronę. Nie powiedziałem ani słowa, jakby ci chciałeś wyciągnąć broń na biednych mieszkańców wioski. Nie powiedziałem ani słowa, jak ten popapraniec lży Sigmara na każdym kroku. Przełkałem wszystko w imię wyższego celu. Wrona nie działał sam. I dobrze o tym wiesz.
Nawet jak urzynali łeb mojemu bratu, nie było go tam bezpośrednio. No on wydał rozkaz. Chcesz się łapać za słówka? Jeżeli chcesz się łapać za słówka. Wiesz, że nie o to chodzi. No nie zabijamy jeńców, no. Czym byśmy się różnili wtedy od nich? Nie zabijam jeńców. On nie był niewinny. Nawet niewinnych nie... Był jeńcem, poddał się. Nieważne, wydawało mi się, że jesteśmy towarzyszami. Wydawało mi się, że wiecie, jakie to dla mnie ważne. Wiemy, że jesteśmy towarzyszami. I moi ludzie i ja ryzykowaliśmy życiem dla was. Ja ryzykowałem życie dla ciebie, nie rozumiem. Chciałem tylko jednego i chcę tylko jednego. I dostaniesz czarną wronę. Najpierw idę po swoich ludzi. Nie będę mamy na to takiej czasu. Sytuacji, że Bruno zrobi krok w moim kierunku i będzie nas tylko trzech. Nie od mamy na to czasu. Od tej pory będzie to wyglądało inaczej. Nie mamy na to czasu. Idę po swoich ludzi. Nie mamy na to czasu. Realizujmy plan. Po co, żeby ich puścić wolno? To zabij ich w walce, nie daj im się poddać. Ale nie będziesz zabijał związanych ludzi. Następnym razem będę strzelał do skór. Chodź, mamy jeszcze dwa spotkania do załatwienia dzisiejszej nocy. Dzisiejszego dnia. Bo teraz chyba jest w tej gospodzie. Z tą kobietą. Nie będzie zawsze po twojemu. Nie zachowuj się jak Bianka, którą chciałem zaprosić na kolację. Macie czas do 19. Możecie coś z tym czasem zrobić. Aha, dobra, to nie, to inaczej, bo ja... Tam 18. Jakoś mega nas to goni. Dobrze, a myślisz, że Klotylda będzie w domu, a nie w teatrze? Będzie się stroić. W sumie rację. Dobrze, to chodźmy. No dobrze, docieracie. Nie musisz mi towarzyszyć, wiesz, załatwię to sobie sam. Jesteśmy w tym razem, tak? Czyżby? Lepiej się nie rozdzielać. Daj spokój! Jesteśmy w tym razem, dopóki tobie i reszcie to pasuje. Dopóki twój wyimaginowany honor gdzieś z drugiego końca świata nie stanie komuś na przeszkodzie. Powiedziałem, może go nie zabiję. Pomyślałeś może, co myślę? Nie, bo mi tego nie powiedziałeś. Nie czytam w myślach, nie jestem liderem. Nie, bo nie zabijamy niewinnych. Taki honor. On nie jest niewinny. Ja nie zabijam niewinnych. Nie powiedziałem, że niewinnych. Czy był twój honor, jak wyciągnąłeś miecz przeciwko mieszkańcom wioski? Nikomu nic nie zrobiłem, nie wyciągnąłem miecza. Zagroziłeś im kurwa śmiercią, pamiętam. Blefowałem, nic bym nie zrobił, dobrze o tym wiesz. Nie wiem. Właśnie nie wiem. Powinieneś wiedzieć. To teraz przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja sobie też nie. No, może poza naiwnością. Skończ kurwa pierdolić Oswald. Wybacz, nie widzę świata tak samo jak ty. Nie jestem szlachetnie urodzonym rycerzem. Nie różnimy się tak bardzo. Bardzo się różnimy. Dla mnie sprawiedliwość jest prosta. To złol. Ale się poddał. Nie zabijemy człowieka,
Nie zabijam ludzi z zimną krwią. Chcesz powiedzieć, że jak czarna wrona też się podda, to co? To co się stało? Obiecałem ci, że go zabijemy dla ciebie. Sigmar mu nie daruje. Sprawiedliwość go dopadnie. Raz już. Nie dorżnęliśmy tych odpowiednio z bandy Czarnej Wrony. Łeb jednego z nich spotkaliśmy w Aldorfie. Oswaldzie, wiem, że teraz masz kryzys zaufania, więc powiem ci to, co ci powiem. Czy mi w to uwierzysz, czy nie, to jest oddzielna rzecz. Ten płaszcz miał zabić Grosza. I tak jak mówiłem wcześniej, jak wyszedłeś, powiedziałem, że chciałem, żebyś ty to wiedział. Chciałem, żebyś ty też to wiedział, że to jest magia cienia. I magia cienia może powodować, że Wrona będzie zwodził i będzie podkładał inne tożsamości pod siebie, że będzie udawał nie tego, kim jest. Chciałem, żebyś to wiedział i możesz tego nie traktować jako moją dobrą monetę. Trudno, powiem to wszystko, co mogę zrobić. I jeszcze jedna rzecz. Faktycznie Filip przysiągł, tak samo jak przysiągł tobie, że zabije Czarną Wronę. I tutaj obiecał, że nie zabija więźniów. Nie mógł postąpić inaczej. Kiedy tak rozmawiacie, zakładam, że idąc w stronę przez miasto przechodzi gigantyczna eksplozja. Normalnie ten, jak w tym, czekaj. W Libanie to co było? Siekło? No, coś takiego. Tak szyby poleciały i tak dalej, tak? Z której strony? Z północy? Północ. A potem kolejna. W sumie słyszeliście co najmniej trzy. Jedną potężną i dwie nieco słabsze. Czy to brzmiało, tak patrzę na Kordiana, czy to brzmiało jakby ktoś wysadzał mury? Bądź most. Ile ludzi zginie przez tego gnoja, którego życie żałujecie? Dokładnie. Ale nie zabijamy więcej. Dostanie, będzie mordował dalej. Dlatego go zabijemy. Skończmy już o tym pierdolić. Po prostu go zabijemy. Grosz wprowadził tutaj proch. Myślisz, że co? Wyjedzie do Marienburga i tworzy warsztat kacki? Tak? Nie wiem. Wiesz, że Grosz jest związany w tym magazynie. Nie wiem, po co ci to mówię. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że Adel go tam znajdzie. Dotarliście do rezydencji Klotyldy. Zostaliście szybko wpuszczeni. Witajcie. Pani, sytuacja jest nietypowa. Sytuacja jest straszna. Wiecie, co się dzieje? Wrona. Zaminował miasto. Ten, na kogo polujecie? Tak. Panie, mam prośbę. Bo moi ludzie zostali pojmani przez straż. Zrobili w przeszłości kilka głupich rzeczy. Ja też. Ale potrzebuję ich. Tylko twoje wstawiennictwo pozwoli mi ich wyciągnąć z aresztu. Nie miałem żadnego pisma, żeby przedstawić strażnikom. Nie, oczywiście. Mówiłam, że pomogę wam ze wszystkim, czego potrzebujecie. W którym areszcie mogą przebywać?
bokach. Jasne. Zaraz któryś służący go poproszę, żeby zaniósł odpowiednie pismo. Wołaj swojego sekretarza, żeby przygotował odpowiedni. Czy w zaistniałej sytuacji spektakl się odbędzie? Nie mogę tego cofnąć. Nie powinnam. Czy nie wiedział wątpliwości w ogóle? Luthor Hus już jest w mieście. To jest... To ma być pułapką. Najprawdopodobniej. Tam dojdzie do zamachu na was. Zrobimy co w naszej mocy. Żeby was chronić. Ale Wrona, nie. Cóż. Jego środki są dosyć potężne. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Nie wiem, co to były za eksplozje. Któraś była wyjątkowo potężna. Nie wiem, może jeszcze się wydarzyć tak, że jednak nie będzie tego całego wydarzenia. Jeżeli będziesz w stanie to odwołać, odwołaj. Albo zmień miejsce. Ale wolałabym, aby to się odbyło zgodnie z planem, żeby pokazać, że miasto stoi, że miasto funkcjonuje dalej normalnie. Niestety nie będzie do końca normalnie w najbliższym czasie. Myślę, że wszyscy dostali sygnał, że nie jest normalnie. Słyszeli go w każdym zakątku miasta. I nie ma już co owijać w bawełnę. Czyli co? Mówicie, żeby się poddać panice? Żeby się zaszyć tutaj gdzieś? Nie, no właśnie. Nie panice. Przeciwnie. Trzeba nie, im pokazać. To doskonała metoda też i sposób na to, żeby wszyscy spiskowcy byli w jednym miejscu. Tam ich dorwiemy. Czyli chcecie zasadzkę? Tak. Dobrze. Ale postarajcie się mieć w planie, jak się stamtąd ewakuować, jeżeli coś pójdzie nie tak. Tak na wszelki wypadek. Przez podziemia. No dobra. Macie jeszcze półtorej godzinki. List zostanie wysłany. Macie z półtorej godziny, jest was wcale nie mała grupka. Co robicie? Ale musimy przyjąć jakieś założenia. Ja mam cały czas zagwozdkę, czy uznajemy Hierofantę za... Tak, nie ma co ryzykować. Czyli nie jest z nami. Znaczy pójdziemy jeszcze do tej... do tego jednego ptaszka. Świętym Sigmarem. Miałem zapisanego, ale mi już wyusnął czat. Pójdziemy tam i jak tamten potwierdzi, że to Hierofanta, no to... Ale sowa była gdzie indziej, to nie jest sowa, no, tylko to ten tęczowe coś tam chyba. Miało być w Świętym Młocie. Czy sowa w Tilei? Tak, mała sowa jest w małej Tilei, a... A tęczowy kruk w Świętym Młocie Sigmara. No dobrze, ale ten z tego Świętego Młota Sigmara to wiemy i to jest kobieta i wiemy, kiedy będzie, tak? Tak. A tamtego musimy znaleźć w tej Tilei i nie mamy na to czasu. No jeśli będzie takie pierdoło opowiadał jak grosz, to nie wiem, czy jest sens w ogóle się na to porywać. Niech ktoś nim zagra, mistrz gry powiedział, że nie mamy wtedy problemu ze znalezieniem. Skakowałem system. nie, ale... O rany. Myślisz, że któryś z nich tam potwierdzi, tak, czy Hierofanta jest z nami, czy nie? Tak, Filipie? Nie wiem, ale tak musimy go wyeliminować, bo jeśli przyjdzie do głównej konfrontacji, to lepiej, żeby miał mniej ludzi za nas. Kurczę, i tak jest tak wysoko i tak blisko cesarza, tak, że to w sumie...
Ale zarówno on, jak i Kaufman są blisko. Mm. Kaufman próbuje się dostać, Hierofanta jest tam. Dziwne to jest po prostu. No ale to są jakieś takie moje spostrzeżenia. Ale jeżeli oni współpracują, tak, to jest w zasadzie, to jest dziwne, że co, mają wszystko i jeszcze mają jakieś problemy. Moim zdaniem oni, kurczę, okej, okay, możemy zakładać, tak jak mówił Filip, żeby być ostrożnym, że Hierofanta nie jest z nami, ale jednocześnie... Ale czy Hierofanta się wybiera z nami do Świętego Młota Sigmara, albo będzie zwiedzał nową małą Nie. Więc na razie nie jest naszym problemem. Tak, ale chodzi mi tylko, no dobra, nieważne, chodzi mi o to, co będzie później, już na tym spotkaniu. Trzeba wiedzieć, w kogo celować. Aha, Kordianie, odwracam się do niego, przynajmniej nie w nas. I tyle, możemy iść. Gdzie chcecie, gdzie uważacie, gdzie was poprowadzi? A spoglądaj sobie na tego Otlira. Wiesz co, ty tu jesteś dłużej od nas. Dużo dłużej. Pewnie znasz to miasto już całkiem nieźle. Co ty proponujesz? Słyszysz, Marku? Słyszę. Eotril patrzy na Oswalda. Patrzy na Bruna. Ja ci ich nie przedstawiałem i ich opisuję im szybko, tak pokrótce. Pewnie o to patrzy. Patrzy na złamaną rękę. Patrzy na potłuczenia. Nie taki był zamiar. To nie jest tak, że specjalnie, że tak wybraliśmy. Rozumiesz? Chyba tego potrzebujecie. Nie mamy czasu. Pokazuje nam coś? Nie, pokazuje, że potrzebujecie pomocy medycznej. Tak, wiem. Byłoby fajnie, gdybyśmy mieli na nią czas. Nie mamy tego komfortu. Ale z drugiej strony nie wiecie, co macie robić. To prawda. Znając życie w Świętym Młocie Sigmara, będziemy robić to, co w młynie. Więc będzie dość ciekawie. Palmy. W młynie? Młynie się mieli. Mam jeszcze lewą rękę do złamania i dwie nogi, więc... No z nogami to sobie szybko poradzisz, biorąc pod uwagę, że lubisz czasami wyskakiwać z różnych wyższych kondygnacji. Sprawdzałem. Ta kaczma jest parterowa z poddaszem użytkowym. Jak nie umiesz pływać, zawsze możesz jeszcze wskoczyć do wody. Czy Wietr z wami jest? Tak, bo go składaliśmy. Myślę, że jest z nami. No. On wyznał punkt przeznaczenia, uratował życie, jak go zostawiliście. Mówisz, kapłanie, że lubisz skakać? To w Świętym Młocie Sigmara będziesz mieć okazję. Dlaczego? Wiesz, dlaczego lubią to miejsce? Nie wiesz, bo dopiero przybyliście. To jest jakieś... karczma zbudowana wokół jakiejś dziwacznej dziury, która nie wiadomo jak jest głęboka. Ale jak się kogoś zabije tam, to nie ma ciała. Bo właściciele po prostu rzucają zwłoki do tej dziury. I chyba nawet nikt nie słyszał, żeby było takie mokre blask. Karczma faktycznie ma tylko dwa piętra, parter i poddasze. Ale ciągnie się w dół. Wiesz co, ja jeszcze mówię do tego Eotirila. Eotilira, tak. Wiesz co, nie podejrzewam, żebyś to mówił z przekąsem. Być może wiesz, gdzie możemy się udać po szybką pomoc. Jak już macie takie wtyki w hrabiostwie, to czemu się nie udacie do świątyni Szalei? To długa historia jest, wiesz? Ale tutaj nie byliśmy. Możliwe, że przyda nam się ta wizyta szybka, ale... A to czekaj, nie była ona gdzieś daleko? Problem polega na tym, że w świątyni Szali mógłbym zostać trochę dłużej. Zawsze możesz odmówić.
Możesz poprosić o pomoc i powiedzieć, że ty im pomożesz kiedy indziej. Na przykład jutro. Będziesz miał dobry powód, żeby przeżyć do jutra, słuchaj. My jesteśmy... Kto tu jest miejscowy? Ten. No najbardziej... Eotri jest miejscowy. Gorkinson jest, no może nie miejscowy, ale trochę już tutaj mieszka. No, miał warsztat, no to już powinien mieć tu jakąś pozycję mimo wszystko. Kluczymy bez sensu. Bruno, no nie idziemy do tej karczmy? Poczekajcie, dowiedzmy się, gdzie wymieniono dzwon w ostatnim czasie. Wszystko kręci się wokół tego serca dzwonu, tak? Ja wiem gdzie. Gdzie? W świątyni Sigmara. Gdzie mają się spotkać tam parę ważniejszych osób. Czy my wiemy, co mógł spowodować ten dzwon? Ale sekundę, skąd masz taką informację, że dzwony akurat były wymienione? Idę o zakład. Okej. Okay. Od początku mówiłem, że w tej świątyni Wrona planuje coś złego. Gdzie świątynia Sigmara na mapie? Może ktoś pingnąć? Trzy? Game Master ci mrygnął. Mhm. Jest południowa część miasta. A kto miał się spotkać w tej świątyni? Kaufman. I śmietanka. Świątyni nie spał. A gdzie jest świątynia Shali? Gdzieś po drodze? Nie ma jej na mapie, ale raczej gdzieś tutaj w południowej okolicy. Tu jest większość świątyń. Aż jeszcze dalej, okej. Okay. Podejrzewam, że mapka jest poglądowa, że nie jest komuś domu. No nie ma tutaj wszystkich lokalizacji, ale... Słuchajcie, znaczy pójdziemy na to spotkanie z tą kobietą, ale wydaje mi się, że nie o Krutyldę chodzi, tylko chodzi o to, bo Kaufman, chciał ten dzwon, bo coś zlecił, nawet jeżeli to nie on. Ale zobaczcie, że on wziął serce dzwonu. Ktoś wziął, zamówił dzwon. Serce dzwonu wziął ten, Hierofanta, tak? No, czyli jego... Mauer. Hierofanta to jest Mauer, tak? Dobrze. Okej. A zamówienie przeszło od strony tego. Grosza, który mówi, że zlecił mu to. Który mówi, że zlecił mu to Mauer. Mauer? To ja tego nie słyszałem, dobra. On twierdzi, że Mauer to czarna wrona. Ej, ale nie widzicie, że to się spina? Dlatego mnie pytałeś o to ten... Przez chwilę mnie nie było w grze, dlatego nie słyszałem. Dlatego mnie pytałeś o to, ile, czy ktoś może znać dwa kolegi, jakby dwie szkoły, tak? Może ten nasz rytuał miał służyć, żeby zakamuflować te spaczenie. Tak, to już słyszałem, żeby, to wtedy byłem, ale okej. Okay. Żeby przenieść się do świątyni. A słuchajcie, skoro tutaj się przewija tylu kultystów, to wcale nie on musi używać tej magii cienia, ktoś inny mu. Musi mieć kogoś zaufanego. Przyszła mi do głowy jeszcze taka myśl. Ona pewnie nam nie pomoże, ale może podsunie coś dalszego. Jeżeli faktycznie, nawet można było, może faktycznie mieliśmy zdjąć... Tą skazę, bo być może to jest jak z naczyniem, pusty artefakt na coś innego, że pomogliśmy pomóc zdjąć, oczyścić naczynie, tak, na jakieś inne działanie. Znasz się na tym lepiej. Powiedz Marku, czy to ma sens z magii, tak ten, czy to co ja mówię ma sens? Nie wiem. Mogę rzucić wiedza magia. Mogę? Możesz, ale Eotril ci powiedział, że generalnie z tego co on wie, nie da się zdjąć. No dobrze, ale nie czuliśmy tego spaczenia po tym rytuale, tak?
Nie czuliście. Nie czuliśmy. Czyli możliwe, że to służyło temu zamknięciu go, tak? Na przykład dokładnemu. Albo mogliśmy ukryć te skoczenie. Ej, ale słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Szczuro, ludzie działają z czarną wraną. Tak? Mhm. Tak. Akultyści obronili nas przed szczuroludźmi wtedy w Goblinie. No Wrona ich wykorzystał. No. Mhm. Wrona ich wykorzystał. Zrobili to, co chciał. I ich zdradził. Ja myślę, że Oswald, tutaj dobry trop złapałeś. Faktycznie oni są, tam jest jakiś podział. Pytanie tylko, czy oni chcą tego samego, a jest jedno serce dzwonu i każdy je chce? I dlatego są przeciwko sobie, tak? Ale chcesz powiedzieć, nie rozumiem, jaki związek ma... ma to, chcesz, nie wiem, Oswaldzie napuścić jednych na drugich, czy...? Oni już są chyba napuszczeni na siebie, tak swoją drogą. Nie, chodzi mi o to, że... Czarna Wrona nie musi być konkretnie związany z chaosem. Nie wiem, czym jest ta magia cienia. Jedna z ze szkół. Kolegium. Kolegium. Nie, zło. Nie, kolegium. Kolegium. Nie wiem. To jest oficjalna magia, tak jak każda inna magia. Tak jak moja magia życia, magia zwierząt i tak dalej. Tak ci mówię, Oswaldzie. Nie podciągaj tego w żadną stronę jakąś jakiegoś zła. Może być wykorzystane przez swoje atrybuty do czynienia zła. Tak jak każda inna magia. Ale sama w sobie złą nie jest. Na tym się zatrzymajmy. Wszystko może być wykorzystane do czynienia zła. Nie. No. Chaos i zło samo w sobie jest zawsze do czynienia zła. Nie będzie miał spaczonego przedmiotu, który będzie służył dobru. Znaczy, dobra, przypominam sobie sytuację na mokradłach, gdzie mieli te mikstury, które... Na bagnach, tak? Które leczyły, ale jednocześnie rozsiewały skazę, ale nawet to jest... Ja tak czy inaczej podczas waszych dyskusji troszeczkę przesuwam czas do przodu. Słychać mój zegar. Dzwon na wale jak szalony. Dobra, idziemy do karczmy, bo i tak nie mamy czasu coś kombinować. Tak, ale ja bym... No? Wyślijmy kogoś, kto i tak się nie przyda w karczmie, ale nie, mówię to poza grom, ale nie śmiem prosić o Oswalda, bo się na mnie już złości. Wyślijmy kogoś, kto ustali, czy rzeczywiście w świątyni były wymienione dzwony. Ale jakby to miał ustalić? Kto miałby to ustalić? Jaki sposób? Ludzie rozmawiają, tak? Wymiana dzwona... Zobaczcie, że dzwon zniknął i nagle jest znowu, tak? O to ci chodzi? Wystarczy popytać kościelnych opatów, na pewno coś będą wiedzieć. Nie, wymiana dzwona to jest raczej dość duża... No, bo ten dzwon, rozumiem, że ten dzwon jest tak duży, że musi go kilka osób, Marku, wnieść, tak? Tak. Przecież może... Macie, mamy tutaj twórcę. O Trilla macie twórcę, który to go naprawi. No to, panie Elfie... To jest solidny. On ma dobre... 2-3 metry średnicy. Okay, to może sprawdzić, czy w świątyni jest właśnie on. Rozpoznasz go na pewno. Właśnie to chciałem zaproponować. Może ja pójdę z tobą i tam zobaczymy. Nie, idziemy do gospody. To niech on idzie sam w świątyni. Na razie nic mu się raczej nie stanie, tak? Oswaldzie, czy możesz jakichś swoich ludzi wysłać, żeby mu pomogli? Ale co mają mu pomagać? Właśnie idzie do świątyni, do najbezpieczniejszego teoretycznie miejsca. Jeżeli mamy jakieś podejrzenie w stosunku do Hierofanty, pamiętaj, że Hierofanta może nie chcieć sobie Otrillem postępować. Ale co on ma postępować? On idzie do świątyni porozmawiać z ludźmi, czy jest ten i... Dobrze. Otrillu, zrób jak uważasz, to jest nasza prośba. Dobra, pójdę. Wiesz, gdzie idziemy? Czy mam się z wami spotkać w tym...
No dobrze by było, żeby... Filipie, gdzie będziemy czekać na Etrila? Nie mam pojęcia. Zapewne szybciej mu to zejdzie niż nam. Piętym młodzie. Bo nie przyjdzie do świętego młodu. Nie lepiej pod operą się spotkać? I tak musimy tam iść? Ale opera, drogi Brunonie, i opera, i to dzieje się w tym samym czasie. Możliwe, że będziemy że musieli musimy zrezygnować z opery. Mi się wydaje, że nie. Że możemy przejść przed operą tam. Możemy to też podzielić o tej obowiązki. Samej godzinie. Możemy też podzielić obowiązki. Ale to już inna kwestia, dobrze. Najpierw załatwmy karczmę, nie marnujmy czasu. Ja mogę iść z Otrilem do świątyni Sigmara ewentualnie. Nie, ty nie. Przecież nic im nie zrobię w pojedynkę. Ale no będziesz nie, próbował. Ale Eotril może iść sam, a jeżeli z kimś, to ja mogę z nim iść, ale... Nie, idziemy wszyscy do gospody. Więc niech Eotril idzie sam. Papa, Eotrilu, cześć, do zobaczenia. Gdzie cię widzimy z nim? Powiedzieliśmy mu już w gospodzie. Przed gospodą. Jakby nas tam nie było, to niech nas szukał u Klotyldy, nie? Albo, no, tyle. Bum. Dobrze, w takim razie... Zajrzę do tego przybytku rozpusty, a jeżeli was tam nie będzie, to pójdę do Klotyldy. Aczkolwiek obawiam się, że to co planujecie, jeżeli planujecie to samo co w młynie, to chyba od razu się skieruję do Klotyldy albo do ogrodów Mora. No przecież mówiłeś, że tam jest ta dziura. Nie będziemy w ogrodach Mora. No tak, to lepiej. Lepiej, żebyśmy się widzieli u waszej hrabiny. Ukłonił się i ruszył w swoją stronę. Mhm. Muszę ci powiedzieć, Indanenie, że twoi znajomi mają nietypowe poczucie humoru. Nie wiem, czy nazwę to poczuciem humoru. Autystycznie odpowiedział Indanen. No dobrze. Do wcipasty mu się zbiera. A wy faktycznie ruszacie do świątyni, znaczy do świętego młota. Tak. To rusza. Wszyscy. Wasza piątka plus NPC, który. Plus moi ludzie. Czyli tak. Plus Dieter i tamci. Czyli dziesiątka. Okej. Okay. To dajcie mi. Robimy 5 minut przerwy i zaraz wracamy. Kim jest ten Signor? Sigmar nie kojarzę typa. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to, że myśmy zrezygnowali z tego, to jest, że ta opera to jest miejsce, gdzie powinniśmy być. Tak swoją drogą. Ale nie wydaje ci się logiczne, nie wydaje ci się logiczne to, co wymyśliłem? Nie. Wiesz co ci powiem? Logiczne? Tak, ale nie chodzi mi o to, że dobre. Bo nie wiem, bo tak naprawdę jest tu tyle niewiadomych i tyle założeń, że równie dobrze może... A ja coś nie powiem. Marek już od dawna nam mówił, że będziemy prawdopodobnie musieli się podzielić, wybrać coś albo coś. Więc w jednym i w drugim miejscu na bank coś będzie. I albo się rozdzielimy i prawdopodobnie zginiemy, A skąd ty wziąłeś... dobra, ale skąd ty wziąłeś z tym dzwonem, że on będzie podmieniony? Dlaczego miałby być podmieniony? Powiedz mi się... Robili. Gdzie indziej można wykorzystać dzwon? Jeśli nie świetnie. Nie, może być wtedy, a skąd wiesz, że w tej? Skąd wiesz, no bo w tej świątyni będzie spotkanie. Spotkanie. Okej. Okay. Naszego dobra, głównego podejrzanego. Okay. I teraz przychodzi informacja, że tak to jest ten dzwon. I co dalej? Będziemy pomodlić. Polujemy na bronę. Czyli idziemy wtedy do tej świątyni. A jak przychodzi informacja, że nie, to nie jest ten dzwon, to co wtedy? No polewamy to, tak? Idziemy wtedy na opery, licząc, że tam dorwiemy go. Okej. Okay. Ja w każdym razie idę tam, gdzie będziemy podejrzewać, że jest wrona. No czyli do świątyni podejrzewasz. Tak, na ten moment. Tak, ale na razie nie idziemy do świątyni, tylko idziemy do... No, do karczmy. Do karczmy. Muszę potem wszystkim przeczytać tą przygodę i zobaczyć, ile Marek jej, jak ją Marek powstał. Albo jak my popsuliśmy. Ja w ogóle jej nie czytam i specjalnie, żeby ja nie... Ja też jej nie czytam, ale wiesz, ale mówię, że po. Ja nawet nie wiem, która to. No jest nazwa, stary, nawet na stronie. Wewnętrzny wróg.
Ja jestem jeszcze ciekaw, kim będzie ta pani Kruk. Ja myślę, że to będzie albo ktoś, kogo w ogóle nie znam, albo to będzie Adal. No też. Bo z kobiet to by jeszcze. No tylko Adal może być z tych, co znamy. Wiesz, kto jeszcze może być? Zaraz ci powiem. Klotyldy nie podejrzewam, bo się na imprezę szykuje, więc tutaj odpada, zresztą nie zajmowałby się takimi rzeczami. Jeszcze mogłaby być ta elfia, bo by zrobić. No? Tą elfią w Czerownic, ale Marek nie lubił używać postaci graczy. Ale jakby to Merlette dał, no to by było spoko twist. Ale myślałem o tej, o Matyldzie Durbain. Co to za jedna? To jest ta, co nam dawała... Aha, wyście nie byli z nami w Marienburgu. A, dobra, wiem. Nasza informatyka z Marienburgu i ona nam poleciła gospodę w Middelheim. A, no... Mogę innych kobiet, innych kobiet... O, coś się dzieje. Jak coś się dzieje? Aha, myślałem, że ten mapa mi uciekła. No mi też, w rogu jest teraz. Nie umiej przesunąć, bo mam tam kamerę. To samo mam. A, czekaj, udało się coś. A nie, minie. Ja ją mam w rogu i nie jestem w stanie tam wrócić. Dobra, mi się udało. I nie mam w ogóle tych map takich, tych zakładek, mam tylko... O, to by się przeładowało? Tak. Dobra. Aldorf, zobaczmy. Przez chwilę miałem tunele pod Aldorfem. Tak, popsuła się przez chwilkę mapka, ale... A, to ty nam psujesz, ty tu jesteś. Otwórz kamerkę. Pawła jeszcze. A co jeśli... Która z nich... Co jeśli ta baba, do której idziemy, to jest moja siostra? Panowie, walka, czy jak to tam szło? Albo Bianka. Andrzej, uśmiechnij się, jesteś w kamerze. Bianka jest z nami. Albo... Wiecie, kto to będzie? Katarina Mauer. Właśnie. To będzie Katarina Mauer. Ja wiem, w sumie można powiedzieć, że nie znamy, to niejako nieznajomo. Ale wiesz, o co chodzi, jeśli to będzie ona, to... Tak. Więc temu warto sprawdzić. Jak będzie to ona, to będę strzelał jej w głowę, dopóki się nie rozbryźnie karbus. Oswaldziłeś sobie tą tarczę? Co ci wziąłem? Wyłączył kamerkę, pewnie proszę ciku. Nie gada z najchętniej, żebym podpalił tą karczmę i czekał, aż oni wyjdą. Nie mogę jej używać, więc nie biorę. Na razie. Dlaczego nie możesz jej używać? No nie mam ręki. Ach, no tak. Ale to cały czas mówiłem, że chodźmy do tej świątyni, może nam pomogą, wiesz, że kurde, pół godziny byśmy tylko stracili i byśmy... Jeszcze nigdy nam nie zdjęli krytyka, więc dlaczego mieliby to zrobić tym razem? Mogli przychodzić, a spróbować. Ale nigdy nawet nie próbowali. Ani nie próbowali, mi zdjęli raz. To wtedy z Brunem byłem. Brunowi się nie udało, mi się udało. Także faktycznie nie chciałem, żebyście mieli powciągane te krytyki, dlatego wam to strasznie utrudniałem. Ale teraz tak, faktycznie mieliście wsparcie mocne. Ja wiem, że ty specjalnie teraz mówisz, bo już jest po fakcie. Ja sam zasugerowałem, żebyście to zrobili, ale dobra. Ja tak to wybrałem, że ty nam to powiedziałeś specjalnie, że możemy się ten i autentycznie jest zaskoczony, że nikt z nich nie chciał. Nie, była możliwość to zrobić. I tyle, koniec, kropka. Wybraliście nie, ale uważasz, że to było głupie. Nie. Na początku walki spleć, jeśli dojdzie do walki, spleć na tą. Na regenerację rzuć na mnie, a wy nie właśnie przede mnie. Znaczy mogę wziąć, dobra, mogę to zrobić, ale pamiętaj, że to trwa. Jasne, no to czyli turę czy dwie wytrzymam spokojnie, a wy nie wyłaźcie przede mnie. Ale nie uciekaj, wtedy mi nie uciekaj. Ty musisz być przy mnie, to ktoś inny nie, musi przy... Nie, to ty musisz być przy mnie. To tylko pod warunkiem, że się... No dobra.
Ja będę splatał z dala, ale potem przybiegnę. Jak już będę kończył splatanie. To jest nietypowa karczma. Nietypowa, ponieważ tutaj raczej nie ma otwartego baru. Otwartego baru, tak. Tu jest po prostu bardzo dużo różnych zamkniętych pomieszczeń. Przyciemnione szyby. I raczej ściszone rozmowy. Pytam Dietera, co jest tam w tamtą stronę. Stąd przyszliśmy, tak? Tu jest z zewnątrz. Tak. To jest zewnątrz. A, to wyjście, tak? Tak, to jest wyjście. Wiecie, mnie tu tak średnio mogą lubić. Cóż, myślę, że nikogo z nas nie polubią. Spokojnie, jesteś z nami. Dobra, a tu będzie pewnie pełno kobiet. Skąd mamy wiedzieć, która to jest ona? Sigmar rozpozna swoich. Żeby ten twój Sigmar choć raz nam pomógł. Wciąż żyjemy. Dzięki pani jeziora. Aha. Dziura. No, ładna dziurka. Jest w środku gospody? Jest w środku gospody? Mówił. Co oni tam mogą hodować? Oswaldzie, ty się wypisałeś? Nie no, przyciągam się, kurde, gdzie wyście poszli, bo wyłączyłem kamerę, bo jem. Wyszedłeś na zewnątrz. Prawo wyszedłeś. O, kurwa. Wracaj. Wychodzę. Ej, Oswald! Oswald! Ziomuś! Idziemy w lewo. Widzicie Oswalda? Wyszedł na zewnątrz. No, jest tam, dobra. Widziałeś mnie? Tak, widzę, dobra, idę. Dobra. I możesz podejść tam i o, kliknąć. No właśnie, ale to nic. O, zadziałało! Ale nic nie widać. Faktycznie kawał dziury. Ja tam jakiś stół widzę z czymś. Te kamery się tak co chwilę przeładowują. Może ktoś zostanie przy drzwiach, żeby... Jakby miała uciekać, to... Idziesz, Filipie? No idę, tylko nie wiem, gdzie mam iść. W lewo. A tu jakiś Bruno. Bruno, może poczekasz? Jaki mężczyzna za lady. Hej, coś się zajedni. Mówieni jesteśmy. Jak widzi, ile was idzie, ostentacyjnie kładzie garłacz na barze. Drugi łysy facet, również za barem, kładzie ciężką kuszę. Szukamy kogoś, panowie. Dobrze, tylko zachowujcie się. Utknąłem gdzieś. Padłeś do dziury? O, jest Adel. Nie wpadłem do dziury. Jestem chyba na schodach, na których jest Filip. Ale nie mogę wrócić w stronę tej dziury. Można powiedzieć, troszeczkę nas rozdzieliło. Ze mną jest Oswald. Ja też nie mogę przejść. Ja nie wiem, gdzie jest Oswald. Widzę Lindana. No. Ja widzę Oswalda po prawej. O, już nie. Wiesz co, Oswald, weź się pokiwaj tak troszeczkę w lewo, w prawo i zejdziesz na dół. Się ja to w ogóle po murze idę chyba. No, jak już Filipowi to się w ogóle udało jakoś sprytnie wejść. No ja też tam byłem, ale wróciłem. Dlatego mówię, bo byłem z Oswaldem. Słyszysz?
Andrzeju, weź sobie tak, jakbyś poszedł dalej w lewo. Aha, już nie zrobisz, bo zapauzował. Zapauzowałem, bo... Bo pewnie tam jest jakiś taki obszar, który cię przenosi między tymi piętrami, że musisz z tego wyjść pewnie aktywnego i wrócić z powrotem na niego. Wyjść, wstać od komputera, zrobić trzy razy obrót w prawo, trzy razy w lewo i wtedy wejdziesz. Ta pauza, start i trójkącik. Chodź Filipie porozmawiać z naszą przyjaciółką. Ale ja nie widzę nikogo, nie wiem gdzie ty jesteś. To nie jest ta Adel. To nie jest ta Adel. No zmieniła nazwisko. Powiem tak, to jest takie miejsce, w którym bym się Adel spodziewał. Pasuje jej. Brak ręki do braku gruntu. Do braku podłogi. I w ogóle jakiegoś... Nie jest zna. Adel łowczyń czarownic, nie? Ale Adel. Nie, to nie jest ta Adel. Nie świruj. Proszę nie świrować. Mam nadzieję, że... Ma inny token, inne nazwisko. ...problemów... ...tą mapką. Już są. A, już rozpauzowałeś, dobra. Aha. Chciałem powiedzieć, myślałem, że Bruno wchodzi za bar. Filipie, gdzie jesteś? Na schodach. To wracaj. Panowie i panie, czy potrzebujecie pokoju? Potrzebujemy skrupa. Jesteśmy z kimś umówieni. Obawiam się, że będę musiał zebrać od was opłatę w wysokości 1 złotej korony, albo poproszę was o opuszczenie tego miejsca. Rozumiem, że w cenie jest jakiś trunek chociaż. W cenie jest dyskretne miejsce na spotkanie z kim tam chcecie się umówić. Patrzę na naszego skarbnika. To jest w tym momencie. Ja mam 0, 0, 0. Chciałem powiedzieć, wiedziałeś na kogo patrzę. Dobra, kto z nas ma więcej niż 0, 0, 0? A na ty jedną złotą koronę, czy jedną złotą koronę od wszystkich? Od wszystkich. Od wszystkich, za całość, za całą grupę. Ja mam pół. Rzucę mu tą złotą koronę. Zapraszam na prawo. Tam będzie wasze... miejsce. A ja tu uważam, że jestem sam. No wracaj, właśnie ja specjalnie czekam na ciebie, żebyś ten... Na górę wlazłeś. Jesteś już. Dobra, idziemy. Może Bruno, zapytasz pana, ty masz taki bardzo dobrą tą... Jak to się nazywa? Ludzie ci ufają, ludzie cię słuchają. Ci ludzie od Oswalda tam zostali chyba, nie? Tak, muszę ich poprzerzucać. Wygląda to ładnie. Czy nie ma jakiegoś przejścia, czy coś w tym stylu? Gdziekolwiek poszliście, ja se tu siadam. Wyciągam łapy. Okej, siądę tu. A to jest bez sensu miejsce, bo nie widzimy wyjścia. Wyjście jest za naszymi plecami. No tak, ale ona może być ta osoba, może być z zupełnie innej części. Ale nam powiedział barman, że ktokolwiek jest tutaj, więc prawdopodobnie się pojawi. Skąd ty wziąłeś taki pomysł, że barman nam coś takiego powiedział? No, zapłacił mu Oswald, tak? On powiedział, że osoba, na którą czekacie, będzie tu w prawo, zaprasza, tak? Prawdopodobnie nie. Jest taki obyczaj, że się tu siada i to jest miejsce na spotkanie, kurczę. Chcesz teraz dalej chodzić, tak? I szperać po tym lokalu.
Nie na interpretacji tego, co barman powiedział. No właśnie. Dieter, byłeś tutaj wcześniej? No, mówię, że nie. Raczej mogliby mnie tu nie lubić. Słyszałem tylko o tym miejscu. Ta dziura jest faktycznie imponująca. Widzisz. Dzięki nam możesz powiedzieć, masz nowe doświadczenie w życiu. Dziurę, której dna nie widać. Ponoć jak zwłoki tam wpadają, nie słychać głosu, tak? Kiedyś wszystkie wyjdą i ich pozabijają. Nie chcę tego sprawdzać. Mam nadzieję, że nie będzie nam dane. Panowie, siedzimy tutaj i nawet jeżeli ta osoba tutaj przyjdzie, i tak się nie dowiemy. Co proponujesz? To ty chciałeś tu przyjść. Dobra, mi szagry nie ma na Foundry, co robimy? Ale jest na Discordzie. A no tak. co robimy? Nie mam tutaj zegara, żeby powiedzieć, która jest. Pewnie jest noc, już wieczór. Ile jest mniej więcej czasu? Jest koło 18. Ile jesteśmy wcześniej? Ona tu ma być o 19? Takie plotki słyszałem, takie informacje uzyskałem, że od 19 ma przyjmować ludzi. Bruno, idź się zapytaj barmana, bo ty jesteś taki przekonywujący, że jesteśmy z jakąś panią umówieni na godzinę 19 i czy czekamy w dobrym miejscu i tyle. A ja skoczę do wychodka. I naprawdę skoczył do wychodka. Ma taką dziurę, a jeszcze... Tak, metagamingowo. Taka dziura to taki potencjał, można powiedzieć. Potencjał, którego końca nie widać. Można tu na przykład te członki zmutowane wrzucać. Śmieci. Po co w ogóle zanieczyszczać tą rzekę, jak można tutaj ten... Ja obstawiam, że tam coś jest i sobie zjada te trupy. Szambo tu doprowadzić i wiesz. Ludzie to w ogóle... Wy ludzie na tym kontynencie to nie macie w ogóle pomysłu, jak wykorzystać takie rzeczy. Przynajmniej kominek jest. Ale pozmikali. No dobrze. Czy ktoś tutaj jeszcze jest poza Normanem? Zawsze tylko ja gadam. Nie, no ja jestem. No. I Bruno czekamy jeszcze jest. Czekamy na Wojtka, tak? Tak, poszedł do wychodka. Okej. Okay. Paweł, ty jesteś wyciszony chyba. Dobra, ja sobie podchodzę do karczmarza i pytam, znaczy gospodarzu, przybyliśmy z daleka, powiedziano nam, że mamy się tutaj rozliczyć kobietą o godzinie 7:00. Czy możesz, może wiesz, czy to spotkanie ma się odbyć w tym miejscu, które nam pokazałeś, czy... Patrzą tak po sobie. Rzuć sobie na tą układę, ale na minus 20. Ale pamiętaj, że wszyscy uważają, że robimy dla Czarnej Wrony, także. No, świetnie. O, taki rzut to robię. Coś ci nawiasy zjada. Na górze. Już jest. No, to trzeba było tak od razu. Zawsze to byśmy zaoszczędzili jedną koronę. No, ale trudno. Po tym rozliczeniu myślę, że zostanie więcej. Dziękuję za informację.
Ty, którędy na górę? Podam. To wołam grupę. No więc idziemy i jak będziemy na schodach, chciałem coś powiedzieć dla całej drużyny. Słuchajcie, bo jest możliwe, że dojdzie do walki. I jak dojdzie do walki, to zwróćcie uwagę na to, że za chwilę może się pojawić większa ekipa z dołu. Więc nie możemy tych wszystkich... Może ja, Oswald, będziemy walczyć w pierwszym szeregu, a jego ludzie zabezpieczą tyłę. Nigdy znajomy. Jaki pomysł, Filipie? Tak jak przed chwilą właśnie powiedziałem. Ale to jakie ustalenie ostateczne? Bo rozumiem, że to padło jako pomysł, a nie jako... nie wiem, komenda. Tak robimy, bo będą nas atakować z wszystkich stron. Z drzwi bocznych, tyłu. Tu jest jakiś Vridel Goldlocher. Dzień dobry panu, przepraszam, że tak zaprosił się kłopotać. A to jednak kobieta, której nie znamy, się okazuje. No to jeszcze może nie być ona. Chodźcie tego Klemeta? Nie, Anfilda. Jak ona reaguje na naszą obecność? Wszyscy reagują na waszą obecność, jak się tak kręcicie. Z irytacją, niepokojem, złością. Generalnie każdy z nich ma gdzieś przy sobie jakąś broń. Każdy gdzieś tam rozmawiał jakimiś ściszonymi głosami. Ale generalnie nikt nie zwraca na was większej uwagi. My jesteśmy piętro wyżej, tak? Tak. Powiedział u góry, ale nie powiedział gdzie u góry, nic. Powiedział. Pytał się ten. Nie, no to jest to miejsce, tylko gaduję, że... Zgaduję, że mamy poczekać, nie? Dużo tutaj drzwi. Nie podoba mi się to. Jaki jest patent, żeby tam wejść do góry? A ty nie jesteś na górze? Aha. O, wychodek, tu będzie bezpiecznie. Przeniosłem cię na górę. Boże, wlazłem gościowi do jakiegoś pokoju. On tu ma kilo kopsztów na ten. Na biurku. A my tu potwieraliśmy te drzwi na dole wszystkie? To jakiś miuchacz. Czekaj, bo jesteśmy rozproszeni, absolutnie. Teraz jak się zacznie, to będzie totalnie jak w tych kanałach. Bo każdy... Każdy gdzieś indziej. No to idziemy w górę czy w dół? Dobra, ja sobie pogadam tutaj z tymi ludźmi. Widzę, że sobie siedzą tacy spięcie jak gumka od majtek. Idziemy w górę czy w dół? Bo w górę mieliśmy iść, jesteśmy na górze, nie? No, dobra, na północ czy na południe? Chodzi mi o górę mapy. Tam? Pokazuję palcem, czy tam? Pokazuję w dół, na południe. Ja tak tylko zagajam, rozumiem, że tu wszyscy czekamy, tak? Na co czekacie? No na rozliczenie. Nie. Jakie rozliczenie? To się jeszcze tam dołącza. Jasnej cholery, to nie tutaj? Weź! Co mam wziąć? Jak patrzę na twoje... Koleś, nie pomyliłeś na pewno przybytku? Weź wracaj do lasu, tam... Czy nie, no tam spoko, że zaraz wyciągnę amulet i zacznę wam tą mszę odprawiać. Jak mówię, że czekam na rozliczenie, to czekam na rozliczenie. Są drzwi, do których się nie da ani zajrzeć, ani otworzyć. Nie po to od paru miesięcy spędzam się po tych zabitych dechami dziurach, żeby teraz... W ogóle co to za pomysł? Co to za miejsce? Kto wpadł na coś takiego? To jest świetne miejsce. Tak. Były drzwi, nie ma drzwi. No, bo... Faktycznie Filip, Wojtek mówi, że się nie da otworzyć. Ty usunąłeś.
Biorąc pod uwagę to, że jest świat drogi za nami, Marienburg, Middenheim, a teraz Altdorf, no to to miejsce zdecydowanie wydaje się najbardziej urocze ze wszystkich, w których było przyszło nam przebywać. A wy tutaj? Zawsze się tutaj spotykacie? To najłatwiej jakąś robotę. Tu tacy jak ty nie zaglądają. No wybacz, że masz jakiś drobny dysonans ze względu pewnie na mój ubiór, no ale pozory mylą. Waszmość zgaduje Żakiem na tutejszej uczelni jest i zajmuje się nauczaniem. Tak patrzę na tego gościa, taki widzę, że jest mocno zbity typ, umięśniony. Pozory mylą, nie? Czy tu są rzeczywiście schody? Nie. Okay. Mi się wydaje, że tam właśnie na północy, nie? Schody są na koniec, takie spiralne. No już otwieram drzwi i nic za nimi nie widzę. No, tak samo jak te drugie. No ciekawe. A i tu nikogo nie ma, panowie. Dobra, czy jeszcze... A które drzwi nie działają? Po lewej stronie na tym korytarzu jedne i drugie. To jak na przykład otwierasz, to nic za nimi nie ma i te drugie jak otwierasz, też nic za nimi nie ma. Tak. No. Magia cienia. Magia cienia. Dokładnie tak. Pewnie się no czyli jest jasna sprawa, Filipie, idziemy na południe. Chyba, że nas barman okłamał. Kornian się skitrał w kiblu, ja myślę, że on o czymś wie. W sensie, tu ma dojść do wymiany, podnoszę, wiesz, klapę od CDS-u. Gdzie są moi hajs? Kornianie, tu nie będzie twojego hajsu chyba. Brona nam kazał tu się spotkać. Czekamy, rozkaz to rozkaz. No ale rozumiem, że komunikujesz to tak, żeby wszyscy słyszeli, nie? Tak. Sami swoi. Dobra, jak skończysz załatwiać się w wychodku, to... Tu jest jakaś lusze? Nie, jakiś lusze. No, Brona tutaj sporo ludzi rekrutował, to prawda. No, nie... Bywaliśmy rekrutowani w lepszych miejscach, to fakt. I to naprawdę nikogo nie ma. My tak sobie chodzimy po pokojach normalnie jak w tym. No ale bo to są puste pokoje, więc... Jak puste, tam leży jakiś typ, tam leży jakiś przećpany. No... No, malowniczo jest, no. No, schody na dół. Tutaj jakieś drzwi były i zniknęły. Ło, ja zszedłem na dół, czy do góry? Na dół, prawda. Marku, mistrzu gry, poszedłem na dół, czy do góry? Tak, na dół zlazłeś. Dobra, nie wiem, co chcemy tu osiągnąć. Ona miała być u góry. Tak. Ale ciekawe, ale mnie przerzuciło w ogóle do tej sypialni na górę. Na łóżku nagle byłem po tych schodach. Ale dobra, to sprawdziliśmy tam... wszystkie pomieszczenia u góry. Nie ma nic tutaj. Jest jedna osoba tutaj w tym pomieszczeniu. Ale sam czy z hierofantą jesteś? Ja jestem... Rozumiem, że oni tam tylko zareagowali, że można się zarekrutować, tak? Generalnie tutaj nie są zbyt rozmowni. Zwłaszcza, że sporą grupą weszliście i się rozglądacie po okolicy. Ale skoro mówicie o tym, że Wrona często tu rekrutuje, to
Wyjaśnijcie mi, kto wpadł na pomysł, żeby tych oficerów wszystkich przezywać ptasimi imionami? Ja będę łabędziem. Że ty się wysraj do końca, a nie opowiadaj to topoły. Łabędź ci się zajmie. A co, nie pasuje mi łabędź? No jak tak patrzę na ciebie, to bardziej sęp. Sęp nie jest. Nie no, chyba nam nie zapłacą, bo tu nikogo nie ma. A ile czasu jest jeszcze do tego spotkania niby? Ale barman powiedział, że ona już jest. Bruno, nie zapytałeś, jak wygląda pani Kruk. Zapomniałeś, jak zwykle. Czy ktoś nam w ogóle powiedział, jak wygląda? Wspominałem, przebrnęliśmy tu kawał drogi. Mieliśmy się rozliczyć. Oswald, czy któryś z twoich, mówię to ciszej, nie tak, że słyszeli, któryś z twoich ludzi może otworzyć te drzwi na półpiętrze? Zaraz ci powiem. Muszę sobie ich przejrzeć. No, dzięki Kordionowi nie. Nieprawda. Ostateczny cios nie padł mój. Ta Bianka też swoje zrobiła, wsadzając palce w ranę. Szurek otwierał drzwi. Czym się otwiera? Zwinne palce. No to jest zaawansowana pewnie. A osobna umiejętność otwierania. Może wy, panowie, droga pani, wiecie, gdzie jest pani Kruk, która miała na nas tu czekać w tym dużym przybytku? Może ty z wychodka do nich mówisz cały czas? Ja pierdolę. No. Nie, no to jest pełna profeska. No kurde, nie ma to jak zaraz... Jak ty, łabątku, będziesz z kibla załatwiał sprawy, to na pewno będziemy mieli przesrany ten interes. Cały dzień się śpieszyliśmy, się nie miałem czasu wysrać nawet. No, papieru ci rzucić tam, czy co? Nie, jest naprawdę. My tu od Janie pawiliśmy jakiś kabaret przed chwilą, ale naprawdę nie wiem, jakie reakcje są tutejszych ludzi. No widzę jedną kobietę, albo... Jest to, oni są niepocieszeni, ale popatrzyli po prostu na sobie i poszli do któregoś z pokoi. Czy ta dwójka sobie poszła, tak? Został ten jeden typ z tu dołu. Ja też generalnie. No nie wiem, ja nie mam pomysłu. Ja... Dieter, potrafisz otwierać zamki? Niestety nie. Mamy to budę. Świetny pomysł. Zejdźmy na dół i niech Bruno się zapyta, gdzie ona jest, bo jej kurwa nigdzie nie umiemy znaleźć. I tyle z takim roszczeniowym tonem i to, no nic więcej nie wymyślimy, nie? No. Idę z tobą. O Boże drogi. Ja nie ogarniam tego. Ej, tu jest jakaś dziewoja. A nie, to jest gość z wielkimi cycami. Coś ty. Filipie, coś ty tam zobaczył. Nie, że ja nie ocenię. Wiesz, brytyjskie kobiety są specyficzne. Myślę, że dlaczego uciekłem do Imperium. No, przepraszam, panie gospodarzu, ale naprawdę tutejszych praktyk totalnie nie rozumiem. Byliśmy na górze. Wydaje mi się, że sprawdziliśmy wszystkie pomieszczenia, które były dostępne. No, ale no, nie bardzo wiem jak. Mówiłem. Na górze po lewej stronie. Nikt nie mówi, że jak jesteście umówieni, za was wpuszczą, nie? Na górze czy na półpiętrze?
Filipie, tak to jest, jak się umawia przez osoby trzecie. Tak Filipie, to jest, jeszcze... zawsze. Wydymają, jest... wydymają nas na tę złotą koronę, zobacz. Ej, ja ją panowie... znalazłem. Gdzie? Jest zgadnę, nie wiem znowu gdzie, ale poszedłeś. Kordian jest zupełnie pewnie w innym miejscu, gdzie my wszyscy, tak? Czemu ja zawsze, kuźwa? Czekaj, ej, nie, to ty zadałeś to pytanie, my cię powinniśmy to zapytać. Dlaczego ty to zawsze robisz? Siedziałem w roczu, co? 15 minut przesiedziałem w kiblu. Dałem wam czas przeszukać to miejsce. I wy, kuźwa, poszliście wszędzie, tylko nie tu. Ale Kordian, czemu ty znowu polazłeś gdzieś sam, jak wszyscy stoją na przejściu? No bo kurde, 15 minut czekałem. Wyjaśnij mi to jedno, dlaczego? Skoro po każdej walce ustalamy, okej, okay, Kordian, a następnym razem trzymaj się nas. I kończy mi się cierpliwość. Kordian wpierdol. Następna walka. Ej, Kordian, ale jak będzie się coś działo, to bądźmy w kupie, dobra? I znowu wpierdol. Nie, sorry, jeszcze w międzyczasie błoszczelasz komuś w plecy. Ale generalnie taki jest konsensus tego. I kolejna walka, wiesz co? Kordian ile czasu? Można nie czekać, się... aż wy znajdziecie. Nie martw się, na pewno ci nie zaatakują od razu. Dobra, Sigmar go osądzi. No, będzie miał. Tak czy inaczej... Wy mogliście jej nie znaleźć. Tak czy inaczej, Katrina Maurer się odzywa do Kordiana. O, a ciebie tu się nie spodziewałam zobaczyć. A ja ciebie nawet tak. Witam. Masz na się dosiąść? Gadaj. Ja wiem, gdzie ten. Myśmy tam byli, Filipie. Czemu tego nie zauważyliśmy? Zajrzeliście do drzwi, widziałem, że nie, weszliśmy do środka i on ja. Ale nie do końca pomieszczenia. A ona sobie siedziała w cieniu. Dobra, no właśnie. Także w czym mogę ci pomóc, Kordianie? Graj na czas, może tam dojdziemy. I szukamy twojego brata. Zapytać, co się stało z tą przesyłką. Czy wszystko jest w porządku? Bo nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. A się martwimy. Takie z nas troskliwie mysie. No niepotrzebnie. Wszystko jest pod kontrolą. A my w tym czasie idziemy w lewo, jak gospodarz pokazał. A tak, tak, tak. No, a przynajmniej było pod kontrolą. No, coś ostatnio dużo eksplozji. Trochę chyba namieszały tu i ówdzie. Myślę, że to dobra pora, żeby opuścić miasto. Bo mieliście... Co miałeś zrobić, to zrobiłeś. No chyba, że potrzebujesz pieniędzy na drogę. Na długą drogę. Przydadzą się. Wyciąga jakąś sakiewkę. Przesuwa w twoją stronę po stole. Dobra robota. Dziękuję za współpracę. Czy byłaby jakakolwiek szansa, żebym ukradkiem pod stół podrzucił, wsadził bombę, czy coś w tym stylu? No, nie masz tej bomby pod ręką. To zrobimy to inaczej. Dobra. Biorę. Kłaniam się. I się cofam. To jest... Jak już tak się wycofujesz. Kordian. To jest naprawdę ostatnia szansa. Udało wam się uratować życie temu idiocie Groszowi. On was tu sprowadził, co? Szczerze?
Bardzo, ale to bardzo życzę mu śmierci. Ale niektórzy mają za miękkie serce. To zabij go i wyjedź. Tego co wiem, jego barka dalej stoi. Mam nadzieję, że go spotka los godny kultystów. A Sigmar sam się nim zapiekuje. Tyście tu nie mają nic do rzeczy. Imperium po prostu potrzebuje nowego początku. Nowego porządku. Powstać z popiołu. W roku bram. Odejdź. Naprawdę, to nie jest twoja walka. To faktycznie się odsuwasz? No. Uch, w środku. Reszta na zewnątrz. My słyszeliśmy tę rozmowę, czy oni tak raczej... Nie, w ogóle nie słyszeliśmy. Ja dalej nie wiem, gdzie jest Kordian, więc wiesz. Tu stoi. Gdzie ty polazłeś? Aha. Jest w środku, tutaj, razem tak? ze strażnikiem. Niech ktoś idzie naokoło, czy nie ma czasem drugiego wyjścia, czy ona nie wysuwa. Oswald, wyślij kogoś ze swoich do wejścia. Mauer. Oswald. Jesteś wyciszony. Które to jest pomieszczenie? To. A ona już wysuwa pewnie. Albo Dieter, ty tam i stań, jakby coś się działo, bo... I wchodzimy na... Ale gdzie mam iść? Przy wyjściu. W którym wyjściu? Skarczmy? Nie ma innego wyjścia. Nie, no już raz mnie postawiliście przy wyjściu, skarczmy. Kto drzwi otworzył? Nie widziałem. Ktoś jak otwiera drzwi, od razu pauza wchodzi, no. Nie ma drugiego wyjścia. To są te drzwi, przy których jesteś, tak? Kurwa, na bank jest. Tak. No patrzyłem, ty idziesz na dół, a to jest na piętrze. Chyba, że jest zejście do karczmy na dole, tam do tej części. Tam jest. Ja nigdzie sam nie idę. Niech chłopaki tu staną. Na schodach. Ej, my gadamy, a ona wysuwa stamtąd. Czy wy jesteście aż tacy nieogarnięci? Stary, no to wchodź. Czekam na to, ja nie wchodzę pierwszy. No ja czekam, aż na mnie rzucisz regenerację, tak? Teraz mam na ciebie rzucić regenerację. A kiedy? Dobrze. Splataj magię. Splataj? Możesz splatać nawet do skutku. W momencie, kiedy zaczynasz splatać magię, sam zaczynasz wyczuwać magiczne... wibracje z tamtego pomieszczenia. Okej, okay, mówię, ona też ten... też nie pozostaje bierna. I teraz tak, regenerację mam wybrać cel, czy najpierw rzucić? Najpierw rzucić. Dobra. Daj Oswaldowi jeszcze, nie? Jak możesz cele zwiększyć? To niech będzie. Filip, Oswald. Regeneracja, tradycja życia. Bo to na pełnej. To jest zamknięte? Czyli co, próbujecie po prostu tam wparować, tak? Tak. No dobrze.
Moje to jest Gyran, nie? No tak, twoje to jest Gyran. Dobra, zero. Ktokolwiek ma szamon, ma, jest przejebanym wrogiem. No na ulu go ma. Pewnie. Szamon. Metal. Dobra, nie ma tutaj mowy o żadnym zaskoczeniu, bo jakichś dwóch ludzi stało niedaleko drzwi. Mam wyjść, bo nie ma pauzy, nie ma nic. Nie ma pauzy, no ale jest Janek pierwszy, on jest taki trochę skołowaciały. Bo pozostali sobie tam wszyscy z boku. Aha, bo ja tego nie... I generalnie przespał sprawę. Ona wyjebała już, nie? Z tego pomieszczenia. Tam było. Co to są te numerki na postaciach teraz? Coś się zmieniło? Ile przeszedłeś? Aha, okej. Czy oni są, że tak powiem, agresywni? Będą nas tłukli? Mają wyciągniętą broń i jeżeli ty próbujesz przechodzić obok niego, to on od razu ciebie atakuje. Nie, spokojnie, ja nie przechodzę obok niego. Aha, no to... Nie, to jest bez sensu. Nawet jak go próbujesz obejść, no to on jest po prostu przygotowany na to, więc... A możesz mu zresetować ten ruch na dwa? Z powrotem? Ale to jest mało ważne, bo jeden zrobiłem już, więc ruch zrobiłem, więc... A dalej nie będę szedł, więc... Dlatego nie było żadnego zaskoczenia, nic takiego. Ło. Nie patyczkujesz się. Nigdy. Nie byłoby, żebyś ten przejście zrobił. Może zabijesz go jednym strzałem. Jeszcze mu przywalę starczy, spokojnie. Minus 8 zrobił. Dawaj, ja to już kolejny 0-1. Ale wciąż wygrywam. I poprawiam starczy. Niezbyt. Jest przewaga. Aha, bo ja go nie zaznaczyłem za drugim razem. Czekaj, zobaczymy, czy mi się uda zrobić tak, jak trzeba. Dało się. O, ale wygrał. Nie mam pecha. Dziwne. No bo miałeś minus 2, a on miał minus 1. On miał pech też, okay. Tak? Dobra. Ale jedną przewagę macie z tego jego pecha. Dobra, wszystko. A z tego, że Filip wszedł, to nie? Czyli mam dwóch? Nie, bo on musi oboma atakami trafić. Aha, okej. Okay. To przez tą leniwą muzykę, dlatego tak mało bojowo wyszło. To bardziej do piratów włączyłeś. No. Ale musiałem ściszyć, bo zaś się nie dało wytrzymać. Bo tam koleś ma szpadę, to on jest pirat. Myślałem, że po prostu do Karaibów. Czy to jakiś heavy metal powinien być? Oswald, biegnij za nią, ja ich ogarnę. Dobra, ja sobie splatam. Dam radę tam przejść w ogóle? Nie dam, nie? No ciężko, bo zatrzymali was w drzwiach. A oni są zaznaczeni. Ale nie, dobra. I tak sobie tylko splatam.
nic więcej nie mogę zrobić tak naprawdę, bo są drzwi zablokowane. Więc ja sobie nie ma tak, że możesz pokonywać tylko z mniejszym ruchem? To i tak jest bez sensu, bo ja nie mogę, co miałbym iść, przodem? Ale mówię o innych. No, więc ja tutaj kończę. Czemu nie walisz tym pociskiem? Splatam dopiero. Co tam się dzieje? Gorkinson tylko podbiega. Pierdol, się szykuje. Mamy czarodziejkę do ubicia. Krzyczę do tych, do całej reszty, do tego krasnoluda i do reszty. Szukajcie innego wyjścia z tego pomieszczenia. I pokazuję tutaj na te schody w dół. Tylko niech nie uciekają za daleko, żeby nas chronili w Oswaldzie. Filip. Aj, według mnie jest tak. No. No było 19. No dalej wygrywa. Dobra, wchodzi. Tam tego nie przyjąć. Ale tam do zadrapania. Teraz za to możesz mieć ten. No. Coś robisz? Powiedz mi, czy ja tutaj tak po skosie z tego, gdzie jestem, jakbym zrobił tak, od kara dam radę. Z łuku prędzej. Chyba. Sprawdzimy. Czy mam minus 10? Ręka. Aha, masz chorą rękę. A, kogo ja tutaj jebę? Tak, nie. Ty chuju! Sorry. Nie, no zaznaczałem go, kur. Skąd się Linden wziął? To zwrócić jeszcze raz? No tak. O! Celowałeś we mnie. Ty zdrajca. Już jest północ. Czekaj, czy... Mam go zaznaczonego, bo nie widzę. Masz, ja widzę, masz. A, dobra. Katrina się w waszą stronę zbliżyła. Szykuje się pierdzielnicie. Oj, Kordian. Mówiłam, żebyście sobie dali spokój. Ona w nie tej chwili ich. Tylko gwizdnęła bardzo głośno. Chcę się wbić do tego pomieszczenia, wydarła, żeby w nim się bronić. I wydarła się na cały głos. Są tutaj niemili goście. Czarna wrona płaci po 10 koron za każdą głowę. Tylko... A kolejne 10 przyniosę jutro. Tanio na scenie. Nie wiem, co dostaliśmy za Nixa. Mogę użyć błyskawiczny strzał i strzelić z nią? Wiesz co? Kiedy ona to kończy... Lindenen czuje te zawirowania magiczne.
Ona dotyka jakiegoś naszyjnika i nawet kiedy próbujesz wyciągnąć pistolet i strzelić, rozpływa się w cieniu. Gdzieś znika. Tam jest zejście na dół. I co? Czy to będzie dobry moment, żeby faktycznie zakończyć, skoro Dorman mówi, że już wybiła północ? No, jeżeli to ma być długa walka, to raczej tak. Myślę, że może się tak skończyć. Bo obawiam się, że całą karczmę możecie mieć przeciwko sobie w tej chwili. No. Ale to dobrze wytłumione pomieszczenie było. Ja nie wiem, czy było słychać. No, taki cienki głosik ma. A czy ja mógłbym spróbować to tą magię rozproszyć, to co ona zrobiła, ten rzuciła to zaklęcie, czy to jest coś poza moimi zdolnościami? Teoretycznie mógłbyś. Możemy jakby to spróbować teraz jeszcze zrobić, czy już to zostawiam na następną sesję? Spróbuj, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak to zrobić? Po prostu język magiczny. Język magiczny, dobra. Czy jakiś składnik dodatkowo? Nie, tutaj nie mogę chyba nic. Nie, tutaj się z takiego. Dobra. Przerzucam szczęściem. Korupcja? Nie mam. Jeszcze miałeś szczęście? Miałem jedno, no. Ja jedno tylko zużyłem. I koniec. Dobra. Ale wiesz co, zrób sobie jeszcze jeden rzut na wiedza magia. Dobra. Okay. Generalnie nie słyszałeś, żeby wypowiadała jakiekolwiek zaklęcie. Więc podejrzewam, że znowu został po prostu użyty jakiś dziwny artefakt. Okej. Okay. Ale nic mi to nie da tak naprawdę. Czyli użyła artefaktu, więc... Na pewno to była magia ulgu. Tego jesteś pewien. Czyli cień. Tak. Jakiś to rodzaj był zaklęcia teleportacyjnego czy czegoś takiego. Także nie. Aha, czyli magia. Tu nie ma nawet. Czyli to nie jest tak, że ona zniknęła. Tak. Ona po prostu... Poczułeś taki silny błysk magii ulgu, a potem nic. To ja mówię tylko do wszystkich. Ona zniknęła i już tu nie ma. I mamy całą karczmę przeciwko sobie. To wiem. Magię cieni chyba można bez słów używać. Nie, to był artefakt. Każdą magię musisz używać słów. Nawet dlatego masz ograniczenie, kiedy masz... Nie wiem, czy to w magii cienia nie ma takiego zaklęcia, że ci pozwala wypowiedzieć zaklęcie tak, że się ten... Nie zauważysz go. Nie, to raczej... Każde... Każda szkoła ma zaklęcie, które się nazywa aura codzienności. Mhm. I ona cię na ileś tam 10 minut ukrywa twoje zdolności magiczne. Że jest ktoś niewykrywalny. Ale nie może wtedy czarować. A ulgu dodatkowo pozwala... rzucać zaklęcia bez... nie krzycząc. Normalnie zaklęcia trzeba wykrzyczeć, wyśpiewać, muszą być głośne. A ulgu pozwala ci je wyszeptać. Także mogą być prawie, że niesłyszalne. Czyli jakbyś urzucił zaklęcie typu, że kogoś dusisz, to w ulgu możesz to jeszcze wypowiedzieć, tak? Musisz to wypowiedzieć, ale możesz to zrobić cichutko. Tak, czyli ale chodzi mi o to, że jakbyś rzucił zaklęcie, które powoduje, że właśnie możesz mówić tylko cicho, to jest, jak w innych szkołach byś nie mógł rzucić, to w tej możesz, tak? Tak, na przykład tak. Okej. Bo była taka sytuacja, pamiętam kiedyś. No dobra. Dobrze. To mamy długą... Czyli mamy jeszcze co najmniej dwie sesje do końca tego dnia. O rany. Czyli kończymy na tej... Prawdopodobnie... To tutaj nam został. Kordian został na końcu. Chcesz sobie strzelić? I Bruno. Chcecie dokończyć rundę, to wtedy rozrosujemy na nowo. To dobra, to dokończmy tę rundę. No.
tamtych pominę, bo oni nie dostali żadnych rozkazów, znaczy dostali rozkaz iść szukać innego. A jak krzyknąłem, żeby nie odchodzili za daleko, żeby tylko chronili nasze tyły. Czy ja jestem w stanie tu przejść? No nie bardzo. Mhm. Okej. Okay. Ale Bruno, możesz stanąć z tej strony, tak? I po co? Chociaż dobra, no bo jeżeli ktokolwiek słyszał to polecenie tej zapłaty i tak dalej za naszą skórę, to... też przyjdą. A, no w sumie, masz rację. No to ja sobie biegnę. Gdzie? W domu. W dół? W dół, no. No to nie ma sensu. Ej, a ja nie mogę z pięterka zejść? No, masz ten sam problem, co był wcześniej. Gdy uciekasz? A co ja tam będę robił? Ja tam mogę przejść? Potem się jak idzie zygzakiem. Rzucił atletykę, żeby mieć jak najbardziej efektywnie. Potem tyk, 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 tyk. Normalnie 16 i teraz jeszcze drugie 16, tak? Tylko... Plus te dwa chyba poziomy sukcesu, nie? Mhm. Tylko, ale stamtąd tylko, chyba nie wiem, czy ktoś przybiegnie. Tylko to nie licz tych kratek. Tak naprawdę to do tej 16. No, to... Mniej więcej do 18, bo to są po 2 metry, nie? Okej, okay, dobra. I Kordian. Wiesz co, to ja sobie jeszcze rzucę. Co, czy Dieter się da przykupić, tak? A nie, czy nie stwierdzi, dobra, ja to pierdzielę, już raz mnie wystawiliście. Zobaczył, że tamten ucieka. Że ten Bruno? Tak. No fajnie, przynajmniej Bruno go zatrzyma. I Bruno ucieka. Co ty się łudzisz, Linda? Jesteś aż tak naiwny? Że co, że Bruno ucieka, myślisz? No ja to wiem.